Bestia opowiadanie z cyklu Bliskie Zło autor Bruno Siak czyta Bruno Siak. Jeśli nie przesłuchałeś, słuchaczu, powieści Bliskie Zło to zrób to, jak lubisz poznawać losy bohaterów chronologicznie ale możesz zacząć od opowiadania Bestia jeśli wolisz. A teraz, zapraszam. Lech bluszczy zawsze biegał rano, bez względu na deszcz, śnieg czy wiatr. Opóźniał wyjście jedynie wtedy, gdy trwała burza, a to ze względu na to, że w lesie, w którym biegał, rosło wiele starych drzew. Konary odłamywało się od nich przy gwałtownym wietrze, a co dopiero podczas nawołnicy. Po burzy widział na leśnych ścieżkach zwalone pnie, konary i gałęzie przez cały następny tydzień. Myślał wtedy, że głupio byłoby doznać urazu, albo nawet umrzeć w taki sposób. Tamtego sierpniowego poranka padał jedynie deszcz, na początku słaby, ale stał się ulewny, gdy mężczyzna wbiegł do lasu. Przewidział to jednak i miał na sobie czarną przeciwdeszczową kurtkę. Reszta ubioru, czyli buty, skarpety i czapka, już dawno przemokły. Warunki nie przeszkadzały mu, stanowiły miłe urozmaicenie. Po treningu w deszczu, kiedy wracał do domu cały parujący od rozgrzanych mięśni, czuł dodatkową satysfakcję. W lesie snuła się mgła, a uderzające o gałęzie, pnie i liście grube krople deszczu sprawiały, że nawet on nie słyszał swoich kroków. Wiedział, że podczas takiej pogody trzeba uważać na dziki. Łatwo je było zaskoczyć i mogło się to skończyć nieprzyjemnie. Zdarzało mu się już wystraszyć lochę z warchlakami które uciekały z takim piskiem, że serce podskakiwało mu do gardła. Sarny odbiegały niemal bezgłośnie, tak samo lisy i mniejsze zwierzęta. Słychać było tylko trzask łamanych gałęzi. Kilka razy pośliznął się na błocie i mokrych korzeniach drzew. Niemal się przewrócił. Zwolnił znacznie i co jakiś czas przystawał i rozglądał się wokół. Właśnie dlatego zauważył chłopaka pierwszy i to jeszcze zanim tamten wyszedł na ścieżkę. Nieznajomy szedł powoli mimo deszczu i był ubrany w długi do kostek foliowy płaszcz. Nie zauważył bluszcza zapewne dlatego, że kaptur ograniczał mu pole widzenia. Lech, bluszcz początkowo myślał, że to jeden z pijaków, którzy często przysiadali na piękach i pili w lesie alkohol. Niektórym zdarzało się zasnąć i dopiero gdy upojenie mijało budzili się, zesztywniali z zimna przed świtem. Ale mężczyzna w płaszczu. Poruszał się zbyt pewnie. To prawda, że wolno, ale trzymał się sztywno i prosto. Kiedy wyszedł na ścieżkę, którą biegł bluszcz, były wojskowe zauważył, że nieznajomy ciągnie za sobą czarny worek. Pakunek nie wyglądał na duży, ale sprawiał wiele kłopotu. Albo był bardzo ciężki mimo niewielkich rozmiarów, lub chłopak ciągnął go z daleka. A może był wyjątkowo słaby, lub chory. Bluszcz zaczął biec w jego kierunku, był zaintrygowany. Na początku miał jeszcze wątpliwości, ale po kilku metrach był już pewien, że zakopturzony człowiek był mężczyzną, chociaż szczupłym. Przyspieszył, mimo błota i leżących mu na drodze gałęzi. Pakunek w czarnym worku wydawał się podejrzany. Co mógł bowiem ciągnąć młody mężczyzna o świcie, w ulewnym deszczu, w lesie? Do tego. Wydawało mu się, że w drugim ręku trzymał składany szpadel. To było jeszcze bardziej niepokojące. Czy chciał coś zakopać? Bluszcz nie czynił żadnych wysiłków, żeby się schować. Biegł środkiem ścieżki, więc chłopak łatwo go zauważył. Konsternacja i wahanie trwały jednak krótko. Wbiegł bez wahania w las, w kierunku, z którego nadszedł. Bluszcz poczuł ochotę, żeby go gonić. To był instynkt, ale po namyśle zrezygnował. Po co mu to było? Od ścigania przestępców po lasach była policja. On nie chciał już więcej kłopotów. Biegł dalej, nawet nie przyspieszył, aż stanął nad czarnym, porzuconym workiem. Popatrzył między drzewa w kierunku, gdzie uciekł chłopak. Nie widział go. Las był w tamtym miejscu wyjątkowo gęsty i mroczny. Bluszcz popatrzył na worek pod nogami. Przełknął ślinę. Rozpoznał czarny, lśniący, mocny worek na gruz. Wróciły wspomnienia. Takich właśnie worków używał Kerseń, morderca, którego niedawno zastrzelił. Były wojskowy pochylił się i uniósł pakunek. Był wypełniony jedynie w jednej czwartej, ale czymś naprawdę gęstym i ciężkim. Bluszcz był w stanie to określić również po śladzie, jaki worek zostawił w błocie. Poczuł, że musi zobaczyć, co jest w środku. Miał nadzieję. Że to jakieś niebezpieczne odpady, ale pierwsze co mu przyszło do głowy, to ciało. Z reguły brał smartfona na bieganie, ale robił wyjątek, kiedy padało. Jego nerka nie była wodoszczelna i bał się, że urządzenie się zepsuje. Teraz by się przydał, mógłby od razu wezwać policję i zrzucić ten ciężar na nich. Worek związano dość nieskładnie plastikowym sznurem. Supeł był taki gruby, że Blusz nie próbował go nawet rozwiązywać. Rozejrzał się i odłamał z pobliskiego drzewa suchą gałąź, by przebić folię. Ukląkł i męczył się z mocnym plastikiem dość długo, bo okazało się, że pakunek zawinięto nie w jeden, ale dwa worki na gruz. Zrobił dziurę ostrym końcem gałęzi, a potem włożył tam palce i rozciągnął plastik. Ze środka buchnął zapach czegoś zepsutego, ale ciepłego. Czuł też smród spalenizny i ostrą szpitalną woń, może jakiś środków dezynfekujących. Poderwał się na nogi i rozejrzał się wokół. Deszcz cały czas padał, ale zelżał i zewsząd rozlegały się nieśmiałe ptasie trele. Bluszcz zacisnął zęby i ukląkł jeszcze raz przy worku. Musiał szybko zdecydować, co robić dalej. Zaczął już stygnąć, a był cały przemoczony. Robiło mu się zimno. Wstrzymał oddech i zajrzał do worka. Spodziewał się tego, co zobaczył, ale i tak po plecach przeszedł mu zimny dreszcz. Jego oczom ukazało się umazane krwią wilgotne ciało zwierzęcia. Pokryte było krótką brązową sierścią. Powinien poczuć ulgę, bo to nie był człowiek, ale nie poczuł. Pomacał ciało przez worek. Było masywne, wyczuł krępy korpus i podłużny łeb. To musiał być pies. Kucnął ponownie nad dziurą w worku i powiększył ją na kilkadziesiąt centymetrów, wytężając wszystkie siły. Serce zabiło mocniej. Widział już nieraz ludzkie okrucieństwo, ale nigdy nie do tego stopnia. Łeb psa pozbawiony był uszu, nosa i języka. Oczy wyłupiono. Wyrwano mu też przednie zęby. Bluszcz patrzył przez chwilę na obmywaną przez deszcz z krwi i ropy Psią głowę. Nie miał wątpliwości, że wszystkich tych okrucieństw dokonano, kiedy pies jeszcze żył. Rany zszywano, widział wykonane na skórze gęste szwy. Nie zauważył też przypadkowych cięć. Nikt psa nie bił. To nie było okrucieństwo spowodowane gniewem. To było okrucieństwo, od którego poczuł zimno na karku. Wszystkie łapy psa odcięto. W miejscu amputacji widział zwęglone kawałki ciała. Ktoś zmniejszał krwawienie przez przypalanie naczyń krwionośnych. Rana i tak paskudziła się i ropiała. Wiły się w niej białe pędraki. Bluszcz wstał i odbiegł na kilka kroków. Zrobiło mu się niedobrze i potrzebował kilku oddechów, żeby uspokoić żołądek. Oparł się ramieniem o drzewo i wciągał rześkie, leśne powietrze. Rozglądał się przy tym uważnie. Miał pewność, że osoba, która ciągnęła worek, wróci po swój pakunek. Czekanie jednak nie miało żadnego sensu. Tamtego dnia mógł nie napotkać żywej duszy, nawet spacerowicza z psem, a musiał jak najszybciej powiadomić policję powinna podjąć śledztwo. Zawinął z powrotem ciało psa w folię i ułożył tak, by do środka nie dostawała się woda. Potem wstał i rozejrzał się powoli. By móc dokładnie opisać miejsce, gdzie znajdował się worek, dla pewności podniósł dwie leżące na ziemi gałęzie, skrzyżował je i oparł o pień brzozy. Dobrze już, że cholera tak nie leje, powiedział dzielnicowy Robert Azur i włączył kierunkowskaz. Wycieraczki przesuwały się po poprzedniej szybie z piskiem zużytej gumy. Blusz siedział na tylnej kanapie radiowozu i patrzył na drogę. Był już po prysznicu i przebrany w ciepłe ubranie. Gdy wrócił do domu, od razu zadzwonił na komisariat, opisał tam sprawę i pół godziny później podjechał po niego policjant. Ja bym pana nie fatygował, ale sam za cholerę nie znajdę tego miejsca z workiem. Ja doceniam, że pan zaznaczył krzyżem, ale tam w tym lesie wszystkie te dróżki wyglądają tak samo. Jak nie ma pineski na Google, to bym tam jeździł cholernie długo, a jeszcze, wie pan, w tym deszczu. Trudno znaleźć. Nie no, jasne. Odparł bluszcz. Sam się czasem mylę. Jak się zamyślę podczas biegu, to potem nie za bardzo wiem, gdzie jestem. Te drzewa, wszystkie wyglądają identycznie. No, to pan mnie rozumie. Ja w tym lesie dość często bywam, bo tam rocznie jest parę bijatyk i nawet jedna próba gwałtu ostatnio się zdarzyła. Ale z reguły już przejeżdżałem do ludzi, co tam byli. Tak jest sprawniej. Skręcać teraz? Na tę drogę po środku? Tak, potwierdził Bluszcz. A potem prosto. Może pan trochę wolniej, bo doły. Dobra. Dzielnicowy zwolnił i wjechali na gruntową, rozmiękłą od deszczu drogę. Radiowozem trzęsło, jakby jechali po torowisku. Nie lubię tych korzeni. Pan tu biega codziennie? Tak, staram się rano przebiec parę kilometrów. To jak pan po tych korzeniach daje radę? Nie przewraca się pan! I tak ślisko! Przecież tu korzeń na korzeniu! Jak się biegnie, to wydają się rzadziej. Bluszcz wzruszył ramionami. No i ja raczej innymi ścieżkami biegam takimi wąskimi, co samochód nie wiedzie. Tutaj pana specjalnie prowadzę. O, w lewo teraz. Yy, no. Tu? Tak. Dobra, to wjeżdżamy. Wąsko cholera. Żebym sobie nie podrapał lakieru. Będą się potem czepiać dziady. Bluszcz patrzył z uwagą na mijane drzewa. Wpatrywał się w gęste zarośla. To powinno być gdzieś tutaj, powiedział. Ale nie widzę krzyża. Już powinniśmy minąć. Widziałem brzozy nawet. To może na piechotę pójdziemy. Tak, tak chyba będzie lepiej. Przyznał bluszcz. Policjant zatrzymał samochód. I wyłączył silnik. Wyszli na namokłą od deszczu ziemię. Azur pośliznął się i o mało nie przewrócił, Zaklął przy tym sprośnie. Bluszcz popatrzył między drzewa i już po kilku minutach odnalazł miejsce, gdzie leżał worek. Wskazał również dzielnicowemu gałęzie, z których zrobił krzyż, leżały pod brzozą równolegle. Wiatr je przewrócił? Zapytał Azur, kucając obok. Nie, on mnie obserwował i czekał. Zabrał worek, on leżał tu. Bluszcz wskazał fragment błotnistej z tej drogi. Jak się przyjrzeć dobrze, to widać po nim ślad. O, tutaj. Azur podszedł i ukląkł, przypatrzył się ziemi. No, nie wiem, ja tu nic za bardzo nie widzę. Bo deszcz pada i ziemia traci kształt od wody. Minęła prawie godzina już. Azur stęknął i wstał powoli. Kolana mu strzeliły. No to wrócił i zabrał worek, stwierdził. Mówi pan, że był tam pies zabity? Zabity, ale wcześniej ktoś go torturował. To wyglądało na zadawanie bólu dla przyjemności. To mnie właśnie najbardziej, wie pan, męczy. To był jakiś sadysta. No to może wrócimy do wozu. Deszcz się cholera znowu wzmaga. Mówią, że cały dzień będzie padać bez przerwy. Muszę spisać pana zeznania. Jak już gadamy na gorąco, to może lepiej zrobię to w aucie. Więcej się pamięta na miejscu, nie? To taka wizja lokalna będzie. Tylko niech pan siada na przednim siedzeniu. Będzie wygodniej. Bluszcz pokiwał głową i wrócił do auta. Dzielnicowy przez chwilę szukał odpowiedniego radia i puścił cicho muzykę. No, gotowe. To zaraz tylko wyjmę notatnik. A nie lepiej sprowadzić jakiegoś psa tropiącego. Może by coś znalazł. Zaproponował Bluszcz, patrząc, jak policjant maca się po kieszeniach, szukając długopisu. Można by, ale wie pan, że nawet do morderstw to trwa kilka godzin. W lesie pies łapie wiele tropów, a tu nawet nie wiemy, kogo i czego szukamy. I jeszcze ten deszcz. To nie ma sensu. Zresztą wątpię, czy daliby mi psa z przewodnikiem, z powodu worka z ciałem, który zniknął. Bluszcz potarł dłonią łysą głowę, zebrał ze skóry krople i wytarł ją spodnie. Westchnął. Tylko pan tego nie widział, to panu łatwo mówić. Ktoś, kto był zdolny do takiego okrucieństwa, to nie jest normalne, wie pan. On może jest niebezpieczny dla ludzi, może nawet wymaga odizolowania. To nie były tortury, które trwały kilka godzin, ani nawet dni, tylko tygodnie. A skąd pan to niby wie? Rany się zagoiły. Rozumiem. Są tacy ludzie. Pokiwał głową Azur. Wytarł mokre dłonie w chustkę i znalazł w końcu długopis. Są psychole, co lubią widzieć cierpienie zwierząt. Pan słyszał o tych nielegalnych ubojniach, co chore stare krowy zabijają. Ja widziałem reportaż. To są chorzy ludzie. Oni to lubią. Oni to po prostu lubią. A potem to wie pan, jak jest. Zaczyna się od jednego piwka, a kończy się na kradzie wódki i wymiotowaniu w rowie. Najpierw buszek marihuany, krak heroina, a jak się kończy, to tanie syntetyki, syberyjski krokodyl, albo ostatnio sisa. Bo to jest kwestia, wie pan, hormonów. Na wszystko się człowieku odparnia i nie daje to przyjemności. I to powoduje. ekstrema. Tak, tak to działa, przyznał Bluszcz. Właśnie tego się obawiam. Dlatego mnie to tak męczy. Mogłem tam zostać i pilnować, albo wziąć ten worek. Nie ma co żałować. Znajdziemy go. Tylko pan opowie wszystko, co się działo. Ja zapiszę i złożę wniosek o psa. Tyle, że szkoda, że pan nawet kawałka worka nie oderwał albo próbki. Ale skąd cholera miał pan wiedzieć? No dobra, słucham. Niech pan opowiada. Bluszcz wrócił do mieszkania przed dziesiątą. Usmażył sobie na śniadanie jajecznicę, umył talerz po posiłku. I próbował czytać książkę na tapczanie, ale wciąż widział pozbawioną oczu głowę psa. Był sam w mieszkaniu. Ukrainki, którym wynajmował pokój, pojechały do pracy jeszcze przed tym, gdy wyszedł pobiegać. Westchnął i odłożył powieść na półkę. Nie wiedział dlaczego ten obraz tak mocno utkwił mu w głowie. Z jednej strony miał poczucie winy, że nie został tam w lesie przy worku, ale pewnie też po części dlatego, że od dawna myślał, żeby sprawić sobie owczarka. Od kiedy wyjechała Eliza, czuł się samotny. Dzwonili do siebie co trzy dni, ale odwiedziny w Stanach Zjednoczonych oddalały się, a może nawet stawały się niemożliwe. To, co robiła jego córka, było bardzo tajne. Do tego okazało się, że była wyjątkowo wysoko cenionym członkiem zespołu. Obawiali się pewnie, że przyjazdy rodziny będą zbyt niebezpieczne. A może rozpraszające? A już szczególnie jego przyjazd. Odnotowano przecież jej porwanie przez Grudajewa, a Rosjanin na pewno widniał w spisach amerykańskiego wywiadu jako szpieg, dlatego może szczególnie chroniono Elizę, blokowano do niej dostęp. Myśl o tym, żeby zabrać ze schroniska dla zwierząt towarzysza, najlepiej owczarka, stała się coraz częstsza. Chciałby takiego psa, który lubi się ruszać i spokojnie dotrzymywałby mu kroku w porannym bieganiu. Miałby się do kogo odezwać w dni takie jak ten. Kiedy usłyszał dzwonek do drzwi, ucieszył się. Każda wizyta była lepsza niż samotność i obrazy, jakie mu podsuwał umysł. Poszedł do korytarza i otworzył drzwi. Dzień dobry, panie Lechu! Dudziakowa. Tak jak miała w zwyczaju nie czekała na zaproszenie, tylko ruszyła przed siebie i weszła do mieszkania. Była to niska, otyła kobieta po sześćdziesiątce skręconymi krótkimi włosami. Bluszcz zamknął za sąsiadką drzwi i udał się do kuchni. Czekała już tam na niego, siedząc za stołem. Może ma pan ochotę iść ze mną na działkę? Zapytała. Mam parę rzeczy do zrobienia i za to proponuję blaszkę sernika i z prawdziwego sera, a nie jakiegoś tam wiadra. Ja wiem, że pan lubi sernik. A, i jeszcze jedno. Magdusia będzie się tam bawić z matką. Będzie wesoło, bo przestało padać, a ja mam taki tam namiocik, co nawet jak popada, to nic nie szkodzi. A robota nie ciężka. Trzeba tylko mi y, z kompostownika wywalić i go poprawić, bo deski przegniły i pękły. Coś by się pomyślało, co? Tak, lepiej kupić nowy, niż zbijać z desek. Doradził bluszcz. Bo to i koszt niewiele większy. Widziałem taki plastikowy, co ma drzwiczki na dole i można z niego łatwo wybierać w miarę jak się rozkłada. I wtedy jest łatwiej, bo się samo opróżnia. Dudziakowa pokiwała energicznie głową i uśmiechnęła się szeroko. Poklepała bluszcza po ramieniu. No ja wiedziałam, że pan zawsze coś wymyśli. No ja bym taki kupiła, ale najpierw trzeba zrobić porządek ze starym. No od razu bym kupiła. A ile taki? To zależnie od rozmiaru, ale na pani działkę to musi być taki z pięćset litrów. Może nawet więcej by się przydało. No dobra, to pojedziemy i kupimy od razu, bo z tamtym to ja... już nie da się wytrzymać. To by pan zrobił porządek, panie Lechu? Zrobiłby pan? Jasne, że tak. Odparł i wyszedł do przedpokoju, by ubrać buty. I tak miał ochotę na spacer. Widok małej Madzi zawsze poprawiał mu humor. — Naprawdę? Chciałby pan mieć psa? Dudziakowa niemal krzyknęła. Podsłuchała rozmowę Madzi i Bluszcza, który przekładał zawartość poprzedniego, zbitego z desek kompostownika, do nowego, plastikowego, który kupili w Kastoramie. W gnijących resztkach roślinnych kłębiły się pędraki, szczypawy, pająki i wiele innego robactwa, które fascynowało Madzię. Dziewczynka trzymała w dłoniach plastikowy pojemnik z dziurami, w który wkładała kolejne gatunki owadów i pajęczaków. O dziwo, nie bała się robactwa. Wszystkich przedstawicieli pajęczaków, owadów i wijów, bez względu na rozmiar, brała w drobne palce i wkładała do malutkich cel z plastiku. Czasami głaskała je przy tym po chitynowych pancerzach i całowała. Co jakiś czas krzyczała, by bluszcz zatrzymał widły, bo dojrzała jakiegoś chrabąszcza. Były wojskowy przestał na chwilę kopać i wsparł się na scylisko łopaty. Popatrzył w niebo. Pogoda okazała się dobra. Deszczy nie padał i co jakiś czas wychodziło słońce. — Ja tak sobie o tym od dawna myślę, by mieć psa — odpowiedział. I odwrócił się do Dudziakowej, która zbierała niedaleko maliny z krzaków. — Chciałbym wziąć ze schroniska owczarka. Może podhalańskiego, może niemieckiego — Zawsze lubiłem owczarki. Ale po co za schroniska? Ja znam taką dziewczynę, Jolę, co ona ma hodowlę. Normalnie z tego żyje. Szczeniaka. Mm, najlepiej szczeniaka wziąć, bo ona mi da za darmo. Dla pana to na pewno. Ja jej o panu powiedziałam i mówiłam, że pan to bohater. Jaki tam bohater, panie Dudziekowa. Jak to nie bohater? Niech pan spojrzy na uśmiechniętą buzię madzi. A ja tam wiem, że ryśka to też pan naprostował. Mi się wydaje, że kapkę mniej pije nawet. Eee, mruknął bluszcz. Szczeniaka? Koniecznie szczeniaka, powtórzyła Dudziakowa i podeszła do Madzi. Dziewczynka miała brudne ręce, więc wpakowała jej maliny wprost do buzi. Toż to radość sama. Taki mały skacze, piszczy, szczeka. Madzia popatrzyła na bluszcza świecącymi się z radości oczami. Na słowo szczeniak otworzyła usta i zaczęła się uśmiechać, prezentując szczerby między zębami. A i się ucieszy taki szczeniaczek, to wie pan. Panu też się humor poprawi. Wystarczy się tylko na niego spojrzeć, nawet jak śpi, i od razu człowiekowi dusza śpiewa. Dziewczynka zerwała się z miejsca i pobiegła do porządkującej grządki matki. Zaczęła ciągnąć ją za rękę i ogłaszać, że wujek lech będzie miał pieska. No dobrze jak to nie sprawi kłopotu to ja tam pójdę do tego hodowcy bluszcz był rad z takiego obrotu sprawy wiedział że ułożenie psa od małego będzie dla niego prostsze niż zajęcie się takim ze schroniska nie miał żadnego doświadczenia z psami i to mogłoby być trudne zarówno dla niego jak i dla nowego pupila pewnie że nie sprawi kłopotu panie lechu powiedziała dudziakowa Zaraz do niej zadzwonię. Ona nawet się ucieszy, bo u nas mieszka niedaleko, na drugim osiedlu. Poczciwa kobieta, ma wielkie mieszkanie, i po śmierci męża psy to jej miłość, ale ostatnio to ją straszna tragedia spotkała. Szkoda to słyszeć. A co się stało? Bluszcz poczuł skurcz w sercu. Zaczęło mu szybciej bić. Miał przeczucie, co usłyszy, i nie mylił się. A, pies jej zaginął! Norka się nazywała ta suczka, bo ona oprócz owczarków to ma takie mniejsze kundle. Kiedyś trzy, a teraz jej dwa zostały. A te owczarki to ona ma na hodowle i sprzedaje te psy, a ma takie, że ludzie o, po dwa i trzy tysiące dają za sztukę. A panu to da w prezencie na pewno, pan się nie martwi. Już wcześniej mi mówiła, że panu to psa trzeba, bo inaczej pan zdziadzieje. Ja jej na to od razu, że pan blusz to nie biega i to kilometrami i nie pije i na pewno dziadem się nie stanie. Ale ona wierzyć nie chciała. Mówiła, że każdy dziadzieje. Bluszcz wbił widły w resztkę kompostu i przerzucił ją do nowego kompostownika. Zostało mu już tylko wyjęcie zardzewiałych gwoździ ze starych desek, porąbanie ich i zakopanie. — A jak to się stało z tym psem? — zapytał. — Z tą norką. Gdzie zaginęła? — A, bo ona go ze smyczy spuściła w lesie. Tutaj, tym obok, co wszyscy tam na spacery chodzą. No i wołała, wołała i nie przybiegał. Nawet kazała owczarkowi go szukać, ale się trop kurwał na ścieżce. No i nie znalazła. A kiedy to było? No tak z miesiąc temu, może dwa. M psinka się nie znalazła. A duża była? Nie, no raczej taka mała. Taka jak kot bardziej. Bluszcz zacisnął zęby i wrócił do roboty. Nie mógł się uspokoić. Przed oczami pojawił się obraz psiego pyska, jak wyrzut sumienia. To niech pani do niej zadzwoni. Z chęcią się spotkam. Szczeniaka może nie wezmę w tym roku, bo muszę przygotować wiele rzeczy, ale jak to będzie możliwe i będzie miała miod, to na pewno. Mieszkanie Jolanty Egert znajdowało się na pierwszym piętrze bloku z wielkiej płyty. Kobieta powitała Bluszcza i Dudziakową bardzo serdecznie, opędzając się od skaczących wokół niej dwóch kundli. Gdy goście weszli do środka, psy zaczęły obwąchiwać nogawki byłego wojskowego. Szczekały na początku, ale później uspokoiły się. Niech im pan pozwoli się zapoznać powiedziała Jolanta. Uśmiechnęła się do Bluszcza, ukazując równe sztuczne zęby. Była to zadbana kobieta, szczupła i dość wysoka. Miała na sobie czarne dresy i sportowe buty. Włosy do ramion, związane były w warkocz. One muszą pana wyczuć. O, już się uspokajają. Widzi pan? Mój mały Kerbi tak się cieszy na gości. Kobieta kucnęła i poklepała długowłosego kundla po boku. Rozpoznaje pan szczeknięcia? Bo normalnie to taki człowiek, co nigdy nie miał psa, to każde szczeknięcie traktuje jako agresję. Ale tak nie jest. One tak mówią. Szczekanie może oznaczać wszystko. Drugi czarno-biały kundel, łaciaty jak krowa i zazdrosny o pieszczoty pani, wcisnął jej się pod rękę. Stracił niemal całkowicie zainteresowanie bluszczem. Jolanta Egert, pogłaskawszy oba psy, wstała i poprowadziła gości w głąb mieszkania. Były wojskowy nigdy nie widział, żeby ktoś tak się urządził. Największy pokój, salon, był w całości w posiadaniu psów. Leżały tam dwa owczarki niemieckie. Podniosły łby, by popatrzyć na bluszcza, ale żaden nawet nie podszedł, by go obwąchać. One nie są takie leniwe, pan się nie obawia. Gdyby wyczuły w moim głosie chociaż cień wahania czy strachu, stałyby przy nodze. Zostawiają jednak pierwsze wrażenie kerbi i brodi. One zawsze podbiegają do gości. No i Norka też podbiegała. Głos kobiety posmutniał. Jak na komendę, jeden z owczarków podniósł się i podszedł do niej. Trącił nosem w łydkę i zaskomlał. W porządku, Tadar, powiedziała i poklepała go po grzbiecie. To był potężny samiec. Bluszcz oceniał, że musiał ważyć co najmniej 40 kilogramów. Zamachał dwa razy ogonem i podszedł do leżącej w kącie suki, powąchał ją, mruknął coś i położył się obok. Ona będzie miała szczenięta, za dosłownie tydzień, może dwa? Wytłumaczyła gospodyni domu. Widzi pan? Już wszystko dla szczeniaków przygotowane. Wskazała zabawki i małą zagrodę. Mam też zapas karmy. Teraz te internetowe zakupy to wspaniała rzecz. Wniosą pod drzwi i tylko trzeba wybrać w telefonie. Ale chodźmy usiąść, bo ja niby mam cztery pokoje, ale jeden jest to owczarków, drugi mają kerb i brody, a ja mam dwa. Salon dla gości i sypialnię. Ale po co mi więcej? To jednego dasz Jola Lechowi, bo on chciałby psa mieć, powiedziała Dudziakowa. Rozmawialiśmy o tym. — No właśnie, idziemy to omówić. Jolanta Egert uśmiechnęła się. — Ja z niczego się nie wycofuję, bo pan bluszcz zasługuje. Ja znam historię Madzi i pani Teresy i wiem, jak było. Nawet sama widziałam. To zaszczyt dać szczęście takiemu mężczyźnie, ale to takie nie jest nic dać małego owczarka. Ja to traktuję tak, jakbym własne dziecko oddawała. Chociaż do pana, panie bluszcz, to nie mam wątpliwości. Wyciągnęła rękę i dotknęła jego dłoni. Bluszcz popatrzył na nią uważnie. Poczuł do Gerdowej natychmiastową sympatię, a jej dotyk sprawił mu przyjemność. Ja też chciałbym o coś spytać powiedział tylko chciałbym, żeby to zostało między nami. Widziałem coś rano w lesie. To może być dla pani niestety bolesne. Dobrze, dobrze! Kobieta skinęła głową i poprowadziła do pokoju ze stołem. Stały tam też cztery krzesła. Na blacie czekał już poczęstunek, pokrojone ciasto czekoladowe. — A jak już usiedliśmy, to słucham. Może zaczniemy o tym, co pan chciał zapytać? — powiedziała gospodyni. — I ja nikomu nie powtórzę bez obawy. Ja to głównie z psami rozmawiam. Dudziakowa też pokiwała głową, bo usta miała już pełne ciasta. Mruczała, żeby pochwalić gospodynię. Brody wszedł do pokoju i zaczął domagać się posiłku, cicho szczekając. W takim domu to nigdy nie ma spokoju, prawda? zapytał Lech. Tak jak w przedszkolu. Więcej niż pięć to nie da się mieć. Oczywiście z wyjątkiem, kiedy są małe szczeniaki. Owczarki są wymagające. Trzeba mieć do tego zdrowie. Ale niech pan powie, co pan widział w lesie. Ja tam chodzę z psami na spacery. Coś tam się stało niepokojącego? Tak, ale nie chciałbym, żeby to wyszło poza naszą trójkę, bo. Prosił mnie o to też dzielnicowy. Jako, że ja też chciałbym szczerych i wyczerpujących informacji, to i sam zaczynam od szczerości. Tak, niech pan mówi w końcu. Dzisiaj w lesie zauważyłem kogoś, kto ciągnął czarny worek. Uciekł, gdy zobaczył, jak nadbiegam. Porzucił ten worek. W środku było ciało martwego psa. Boże, ale to norka była? Egerdowa uniosła dłoń do ust. Jej twarz skurczyła się, a oczy zaszkliły. Nie wiem, to był duży pies, krótka sierść, brązowy. O Jezu, to Romax. Romax? Zdziwił się blusz. To pani miała jeszcze jednego. Jolanta pokręciła przecząco głową. Westchnęła. Nie, ale ja wszystkie psy z okolicy znam. Psy wszystkich sąsiadów, bo się interesuję tym. I nawet jak coś boli, to ja jestem taki psi znachor. Przychodzę do mnie, jak jest coś takiego, co można poradzić samemu. I często pomagam. Ludzie mnie znają, bo ja kocham te psy. Wszystkie. To pani znała tego psa? Tak. On zaginął przed norką. To było jakieś dwa miesiące wcześniej. I też w lesie. Właśnie w tamtym lesie. Zresztą norka też. I to nie były jedyne psy. Już od roku dziwne rzeczy się tam działy. Jakie? Najpierw ktoś zatruł amstafa Gorka i terjera Pir. Nie wiem dotąd co to było, ale zadziałała od razu. Oczywiście wszyscy myśleli, że to Jakieś trutki na lisy, albo coś innego, co ktoś zostawił gdzieś w lesie, ale potem już nikt tak nie myślał. Psy umierały zanim wyszły z lasu. Najpierw męczyły się tak bardzo, że nie mogły iść, dostawały drgawek, wymiotów, a na końcu umierały. Upadały i przestawały oddychać, dusiły się. Niektórym leciała jakaś krwawa wydzielina z nosa. Jak pytałam lekarzy, to nikt nie znał takiej toksyny, która może naturalnie występować. Nikt nie znał. Ile psów tak umarło? Ja znam dwa i nawet zorganizowałam kilka miesięcy temu takie poszukiwania w tym lesie, żeby znaleźć miejsce, gdzie to coś jest, co truje. Nie wiem, jakaś padlina albo beczka z chemikaliami. Potem jednak w trakcie trzech miesięcy zaginęły trzy psy, w tym moja norka. Nie wiem jak to się stało. Po prostu znikały teraz. Wszystkie trzyma na smyczy. Ja wiem, że w lasku nie powinnam ich spuszczać, ale moje nikomu nic nie zrobią. Nie ugryzą, wiem, że tak każdy mówi, ale moje na pewno. Do pokoju znowu wszedł w czarek niemiecki. Usiadł przy krześle kobiety i położył potężny łeb na jej kolanach. Kobieta podrapała go między uszami. Ech, a ja myślałam, że sobie spokojnie ciasto zjemy, powiedziała. Teraz już wiadomo, że nie uciekły te psy, ani nie zaginęły. Kto się po prostu specjalnie zabija? Na to wygląda, przyznał Bluszcz. Ale bardzo proszę nikomu nie mówić. Niech pani tylko rozgłosi, żeby psów nie spuszczać ze smyczy, przynajmniej w tamtym lasku. No i przecież nasz dzielnicowy zajmuje się sprawą, wtrąciła Dudziakowa. Zjadła już ciasto z połowy patery i uznała, że wystarczy. To chyba zaraz znajdą tego bandytę. Tak, oczywiście, potwierdził Bluszcz. Policja zajmuje się sprawą, ale to minie trochę czasu, zanim będą rezultaty. To nie mają śladów w tym worku? No, niestety, zanim przyjechała policja, worek zaginął. Ja nie miałem telefonu i musiałem powiadomić policję z domu. Byliśmy na miejscu po godzinie, ale już go nie było. To utrudnia śledztwo, ale na pewno złapiemy tego człowieka bądź ludzi. Boże, kto mógłby robić takie rzeczy? Egerdowa dotknęła skroni, jakby nagle ją rozbolała głowa. — Truć psy, a potem porywać je i zabijać. Komuś mogły coś zrobić? Nie rozumiem tego, po prostu nie rozumiem. — Są tacy, co faszerują kiełbasę kotwicami — powiedział bluszcz. — Są źli ludzie na tym świecie i trzeba o tym pamiętać, bo tam gdzieś czai się zło w najczystszej postaci. Niestety, ale tak jest. Przez chwilę siedzieli w milczeniu — Jolanta Egert otarła łzę z policzka i kazała odejść Tadarowi do pokoju. Potem odetchnęła i wstała. Ale już wystarczy tych rozmów. Ja już opłakała moją norkę. Już wystarczy. Człowiek może wspomnieć, co kiedyś było, ale tylko na chwilę. Trzeba patrzeć przed siebie, inaczej byśmy się zapłakali. Ja może przyniosę kawy do ciasta i zjemy w końcu, i porozmawiamy o czymś przyjemnym, o szczeniaczku, którego Pan utrzyma. Pan może wybrać mu imię? A to jest super fajne. I teraz dyskusja tylko o przyjemnościach. No pewnie! ucieszyła się Dudziakowa. Bluszcz nie był pewien, czy bardziej z tego powodu, że skończą się nieprzyjemne rozmowy, czy z tego, że dostanie ulubioną kawę. Lech Bluszcz wrócił do domu dopiero późnym popołudniem. Miał wiele do przemyślenia. Po ustaleniu wszystkich szczegółów związanych z opieką nad szczeniakiem, Powrócili gardową jeszcze do tematu zaginionych psów, nawet nie musiał o to prosić. Kobieta sama dostarczała wszystkich szczegółów, jakich mógł potrzebować. I wiedział, że coś mu się układało w głowie, tylko nie mógł tego dokładnie uchwycić. Wieczorem postanowił drugi raz wyjść pobiegać. To pomogło mu się skupić na rozwiązaniu problemu. Nie próbował o nim myśleć. Wiedział, że to przyjdzie samo. Tym razem jednak założył nerkę i zabrał telefon komórkowy. Dodatkowo wyposażył się w latarkę. Po piętnastu minutach dotarł do lasu i ruszył znaną sobie trasą. Miał przeczucie, że pies gerdowej norka jeszcze żyje. Rany, które widział na ciele psa w worku wskazywały, że w części się zagoiły, szczególnie te na oczach i nosie. Ktoś nie tylko lubił kaleczać zwierzęta, ale potem obserwować je, jak cierpią. Wszystko na to wskazywało. I to było dla bluszcza wskazówką. Tylko czegoś mu jeszcze brakowało. Biegł przez las, patrząc co chwilę między drzewa, w stronę, z której nadszedł chłopak. Zaczął o nim myśleć, chociaż rano nie widział nic oprócz sylwetki, od razu wydał mu się młody. Może z powodu szybkości i sprężystości, z jaką wskoczył w zarośla. Dorosły mężczyzna też mógłby osiągnąć taką sprawność, ale jedynie wtedy, gdyby ćwiczył. Większość młodzieńców do dwudziestki było naturalnie gipkich i szybkich, szczególnie w sytuacji zagrożenia. Bluszcz miał przeczucie, że człowiek, którego spotkał w lesie, był młodym mężczyzną. Postanowił, że będzie ufał temu, co mu podpowiadał instynkt. Tak naprawdę nie miał przecież nic oprócz przeczuć. Wszystko zaprzepaścił, bo tamtego dnia nie wziął telefonu. Zwykły przypadek spowodował więc, że chłopak może uciec z sprawiedliwości. Jedynie gdyby był bardzo arogancki, nadal by działał. Tylko jak on to robił. Psa nie jest łatwo złapać w lesie. Bluszcz zaczął się zastanawiać, w jaki sposób on by złapał psa buszującego w zaroślach. Najprostszym sposobem byłaby pułapka, jakiś rodzaj wnyków. Czy dół. Pies, który by tam wpadł, na pewno by jednak szczekał, wył i skowytał. To zaalarmowałoby właściciela. A więc napastnik musiał dysponować czymś, co uśpiłoby psa. Takie środki były jednak trudno dostępne. Wymagały zezwolenia bądź uprawnień. Pistolet lub sztucer na strzałki można było dostać w wielu sklepach. Ale co musiałoby się stać później? zakładając, że pies leży już na leśnym runie. Gdyby był lekki, można by było go włożyć do plecaka i po prostu wynieść. Nawet dwudziestokilogramowego, takiego, który go znalazł w worku, można było upchnąć w plecaku, który nie wzbudzałby podejrzeń. Ale co później? Chłopak musiał dysponować pomieszczeniem, w którym mógł się pastwić nad zwierzęciem. Ustronne miejsce, gdzie nikt by nic nie usłyszał ani nie przeszkadzał. Mogła to być jakaś wygłuszona piwnica albo garaż, ale tam było chyba zbyt duże ryzyko, że ktoś odkryje jego działalność. Rodzina, sąsiedzi, może inne zwierzęta. Mieszkanie było wykluczone, wygłuszenie byłoby trudne i na pewno Blusz wiedziałby o kimś młodym, kto mieszka samotnie. Dudziakowa by mu doniosła. A więc zostawał dom. W mieście było ich mało i we wszystkich mieszkały wielopokoleniowe rodziny. Ale za lasem, w kierunku, z którego przyszedł chłopak, znajdowała się wieś. W linii prostej trzy kilometry, może cztery, leśnymi dróżkami. Wieś od lasu oddzielała mała rzeczka z drewnianym mostem. Bluszcz był tam tylko raz, gdy postanowił, że przebiegnie każdą leśną ścieżką. Nawet nie znał nazwy tej wsi, ale gdy wbiegł na mostek, zobaczył co najmniej kilka domów. Pola nadal obsiewano. Głównie pszenicą, ziemniakami i burakami. Ziemia była tam żyzna, a dostęp do wody sprawiał, że można było dość tanio nawadniać pola. Bluszczu doskonalał swoją wersję wypadków, myślał o niej intensywnie, i gdy wybiegł z lasu, miał już konkretne podejrzenia. Postanowił podzielić się nimi z Robertem Azurem. Miał nadzieję, że gdy dzielnicowy dostanie wszystko na tacy, to złapie chłopaka. Tamten. Chociażby z powodu młodego wieku, nie mógł być tak sprytny, by zadbać o wszystko. Dowodziło tego jego zachowanie. Spanikował i uciekł, porzucając worek. Gdyby zachował zimną krew, wyrzuciłby go kilka metrów dalej, a nie na ścieżce. Była duża szansa, że bluszcz by przebiegł i nie zauważył pakunku. Ja nie mogę panu mówić o śledztwie, powiedział Azur. Dzwoni pan już trzeci raz, ale ja nic więcej nie powiem. No tak, mruknął Bluszcz. Trzeci raz, ale w trzy dni. Dzwonię codziennie, bo ten ostatni pies tam gdzieś siedzi w piwnicy któregoś z domów, w tej wsi za lasem, za rzeczu. Może i tak, ale pan chyba wie, że to duża wieś. Jest tam ponad sto domów mieszkalnych, kilka sklepów i nawet boisko. Wystarczy sprawdzić wszystkich chłopaków od czternastego do, powiedzmy, dwudziestego roku życia. Przecież łatwo pan takie dane uzyska. Pan mnie będziesz teraz roboty uczył. Zdenerwował się Azur. Bardzo dziękuję za pana informacje i podejrzenia, ale trzeba się opierać na faktach, a faktów nie ma żadnych. Pan mnie uwierzy, że ja mam o wiele ważniejsze sprawy niż chłopak, który według pana zabija psy dla przyjemności. Nie dla przyjemności. To rządza. Dobra, dobra. To tylko pana teoria. Za dużo telewizji. U nas takie rzeczy się nie zdarzają. Moim zdaniem to był po prostu ktoś ze wsi, co chciał się pozbyć własnego psa. Dlatego chciał go gdzieś zakopać w lesie. Tak daleko, żeby może żaden inny pies go nie wytropił. No nie wiem. Czasami wie pan, yy, ludzie trzymają bardzo agresywne zwierzęta yy, i oni nie umieją z nimi się obchodzić. Słyszał pan o tym, jak w lubelskim psy zagryzły faceta, jak jechał rowerem? Pan myśli, że to rzadko się zdarza? No właśnie, nierzadko. To jakby dzieciom dawać pistolety. Najpierw jednak taki pies gryzie właściciela i właściciel sam go zabija. Nikt tam na wsiach nie bawi się w usypianie i weterynarzy. A sąsiedzi mają gdzieś. Agresywny pies znika, to i lepiej. A jakby ktoś doniósł policji, to właściciel twierdzi, że pies uciekł, a tak naprawdę leży zakopany w lesie dwa kilometry dalej. I to się stało. Ale mówiłem panu, że tamtego torturowano. Ktoś wykuł młoczy. A pan myśli, że taki jeden z drugim na wsiach to nie lubi się zemścić? Jak pies ugryzie, to może mu też ze złości wyjąć oko, albo katować prętem na śmierć. Może ten pies był katowany, bo ktoś myślał, że w ten sposób nauczy go posłuszeństwa. Pomyślał pan o tym? Ja bym w tę stronę szedł. To był młody chłopak, powtarzam panu, i to nie było może młody, a może nie młody przerwał bluszczowi dzielnicowy. Padał deszcz, a pan widział z daleka. Zresztą może ojciec zatłukł i synowi kazał zakopać. Dlatego tamten spanikował, jak pana zobaczył. Ja bym w tę stronę szedł, a nie w jakichś sadystów, co łapią psy spuszczone w lesie. Bo tych psów to ginie w miesiącu co najmniej kilka. I nie tylko w tym lasku. To naprawdę, że tak powiem, naciąga na sprawa. I naprawdę byłbym wdzięczny, żeby pan już nie dzwonił. Mam tu usiłowanie gwałtu i nie mam ochoty zajmować się jakimś psem. I to jeszcze martwym. Muszę złapać skurwiela, co napad na szesnastoletnią dziewczynę. Pan chyba uważa, że to ważniejsze, prawda? Tak, ważniejsze. Przepraszam, że pana niepokoiłem. Panie lechu, ale pan się nie obraża. Ja cenię pana zdanie, ale wie pan. To byłoby za dużo środków, za zbyt niewielką nagrodę. Nawet jakbyśmy znaleźli tę psinę, to chłopakowi nie groziłaby duża kara. Wątpię, czy byśmy byli mu w stanie udowodnić cokolwiek. Mógłby się przecież tłumaczyć, że przygarnął psa, którego znalazł w lesie. No, wie pan, sprawa beznadziejna. A najprawdopodobniej, gdyby po wsi zaczął się kręcić policjant, to by zawił tego psa natychmiast i spalił, albo zrobił z niego mielone. Na wsi są różne sprzęty. Łatwo się pozbyć ciała takiego pieska. I to. tak pozbyć na amen. Rozumiem. To ma sens, co pan mówi, przyznał Bluszcz. No, ale niech pan nie uważa, że nic z tym nie zrobię, bo zrobię, ale nie teraz. Dobrze, to ja już nie będę pana niepokoił. Do widzenia. Bluszcz odłożył telefon na łóżko. Sprawa psa męczyła go coraz bardziej. Stanęła jednak w martwym punkcie i czuł, że nie mógł liczyć na policję. Miał ochotę wziąć sprawę w swoje ręce i nawet wiedział, co powinien zrobić w pierwszej kolejności. Panie Lechu, czy one nie są śliczne? Powiedziała Jolanta Egert, wskazując na szczeniaki. Niech pan będzie ostrożny. Lula i tadar rodzice są bardzo nerwowi. Nie może pan zbliżać za bardzo i wyciągać rąk, ale z metra może pan popatrzeć na te maleństwa. One mają dopiero dzień. Klęczeli obok kojca, stykając się ramionami. Bluszcz patrzył na walczące o dostęp do mleka nieporadne szczeniaki. Nie wiedziałem, że owczarki rodzą się czarne. I aż dziewięć? Tak, sporo. Powiem nawet, że rekordowo. Do tej pory miałam maksymalnie osiem i tylko mam na piątkę ludzi. No i pan jest szósty. Może pan przychodzić i oglądać. Możemy panu już jakiegoś wybrać, chociaż myślę, że lepiej poczekać. Potem widać ich osobowości. Pan będzie mógł go obserwować i dobrać do siebie dobry charakter. Czy pan woli paci spokojnego, czy takiego gryzącego w wszystkim ogony za wadiakę? Odwróciła się do mężczyzny i uśmiechnęła. Podobał mu się ten uśmiech. — Nie wiem, jakiego wolę — powiedział bluszcz. Śmiesznie się pchają do mleka. Już między sobą walczą, wchodzą sobie na głowę i coś tam mruczą. — Tak, ale tutaj każdy się naje. Lula jest wydajna i jest doskonale odżywiona, a jak coś się stanie i nie będzie miała mleka, to dokarmimy czymś innym. Ja jestem na to przygotowana, tylko chciałem się upewnić, że bierze pan na pewno, bo ja będę oddawać za dziewięć tygodni. Wtedy jest najbezpieczniej i będą wtedy stabilne, bo ich nie można szybko zabrać od matki i to nie ze względu na mleko, ale socjalizację. Tylko mam jeszcze trzy szczeniaki do dodania. A to mało cholera, mało czasu, by znaleźć im dobry dom. Wie pan, to zależy od ceny, ale ja poniżej pewnego pułapu nie schodzę. Ja też zapłacę, powiedział Bluszcz. Ja mam pieniądze i. Nie, nie. Ja już mówiłam, Teresie, że panu to dam za darmo. Pan jest dobrym człowiekiem i to wiem na pewno. I tak będzie pan musiał wiele rzeczy kupić dla tego pieska. Będą wydatki i zobaczy pan, niedługo więcej będzie jadł od pana. Roześmiała się. Pan taki szczupły, to pewnie już za rok. Jak go pan jeszcze przegoni po lesie, to na pewno. Bluszcz popatrzył na popiskujące szczenięta. Lula leżała na boku i myła je językiem. Jeden ze szczeniaków był bardziej nieporadny i nie mógł dostać się do mleka. Jolanta Egert zauważyła to: podniosła pieska i położyła w odpowiednim miejscu. Odnalazł sutek, a gdy poczuł mleko, jego ogon zaczął rytmicznie uderzać o biały materac. Azur nie podjął żadnych działań, by schwytać chłopaka, który torturował psy. I blusz nie miał nadziei, że to zrobi. Postanowił działać. I nie chodziło o to, że żałował jakoś wyjątkowo psa, którego ciało widział w worku lub chciał uratować norkę. Bardziej martwił się tym, że na zabiciu psa się nie skończy. Było tak, jak mówił dzielnicowy. Zaczyna się od pianki z piwka, a kończy na piciu do nieprzytomności wódki. Tak samo tutaj. Chłopakowi, który morduje psy, skończą się pomysły na tortury i zapragnie czegoś więcej. Pies może jedynie skomleć, a jeżeli on będzie chciał usłyszeć słowa, zacznie na początku jedynie fantazjować, bo porwanie i zabicie człowieka jest o wiele trudniejsze, a on nie miał doświadczenia, ale bluszcz był pewien, że się na to poważy. To była jedynie kwestia czasu i mogło mu się udać. Były wojskowy chciał temu przeciwdziałać, dlatego zastawił na potencjalnego mordercę pułapkę. Tylko to mógł zrobić. Wiedział, że chłopak musiał wchodzić do lasu od strony wsi przez drewniany mostek, jeżeli był oczywiście jej mieszkańcem. To była jedyna przeprawa między lasem a rzeką. Rozmieścił więc trzy fotopułapki na drzewach, tak by fotografowały każdego, kto idzie w stronę lasu. Potem czekał. Musiał być jednak przygotowany na szybką reakcję. Wiedział, że jeżeli dostanie informację SMS-em o zdjęciu, to będzie w stanie dobiec do lasu w mniej niż 20 minut, potem zaledwie 10, by znaleźć się przy głównej ścieżce. Oczywiście znalezienie chłopaka w lesie byłoby trudne, ale miałby chociaż szansę. Nie liczył też na to, że złapie go na gorącym uczynku. Raczej chodziło o to, by zobaczyć jego twarz albo chociaż ubranie. Bluszcz musiał mieć coś konkretnego, by wskazać go policji. Mógł skłamać, że przypomniał sobie jego twarz lub szczegół ubioru, że miał starcze zaćmienie czy coś podobnego. Wiedział, że fotografowanie obcych ludzi bez ich zgody mogło go wpędzić w kłopoty, dlatego postanowił nie przyznawać się do fotopułapek. Mijały jednak kolejne dni i ani razu nie pobiegł do lasu, zaalarmowany zdjęciem w SMS-ie. Wszyscy, którzy tamtędy szli, mieli nieodpowiednią posturę. Wydawało się, że morderca zawiesił na chwilę swoją działalność, przyczaił się, albo zmienił obszar, gdzie szukał kolejnych psów. Bluszcz zaczął codziennie odwiedzać Jolantę Egert i obserwować szczeniaki. Kobieta, każdemu z nich założyła obroże o innym kolorze, żeby się nie myliły. Miał już swojego faworyta, a raczej faworytkę, nazwał ją w myśli korja. Nie wiedział dlaczego, tak mu po prostu przyszło do głowy i bardzo mu się spodobało to imię. Pies był energiczny, ale także lubił pieszczoty. Wydawał się bystry. Kiedy bluszcz wracał do domu wieczorem, za każdym razem, zanim zasnął, zastanawiał się, jak złapać chłopaka z lasu. Doszedł do wniosku, że pomysł z fotopułapkami zawiódł. Nie poddawał się jednak. Oglądał każde zdjęcie, powiększał twarze i cały czas... Analizował sprawę. Co mogło mu dać punkt zaczepienia? Miał mało faktów, ale przyszedł mu do głowy kolejny trop. Skrytykował się w myślach, że nie zrobił tego na początku. Postanowił pożyczyć opla od Tadeusza Raka i wybrać się do Zarzecza. To, co zamierzał zrobić, wymagało osobistej wizyty i sprawdzenia kilku faktów. Zarzecze było bogatą wsią. Bluszcz przejechał się asfaltową główną drogą i obejrzał domy. Wszystkie otynkowano i porządnie ogrodzono. Przy wielu znajdowały się doskonale utrzymane sady bądź ogrody. Ziemia w okolicy była urodzajna, a gospodarstwa duże, co zapewniało dobre plony i towarowość produkcji. Zauważył też, że większość miała przy domach duże szklarnie, w których uprawiano warzywa sprzedawane pewnie na miejskich targowiskach. To też musiało być znacznym źródłem zarobku. Bluszcz przyjechał bardzo rano, tuż przed świtem, akurat w dzień odbioru śmieci. Dzięki temu mógł obejrzeć, jakiego rodzaju worków używali mieszkańcy. Większość wystawiało je obok bramy domu, przed przyjazdem śmieciarki. Niewielu miało specjalne drzwiczki, w których znajdował się oddzielny śmietnik. Bluszcz powoli objeżdżał uliczki czerwonym oplem sąsiada. I oglądał każdy z worków. Najczęściej miały żółty albo zielony kolor. Były tak cienkie, że często było widać, co znajdowało się w środku. Kiedy zdarzały się czarne, oglądał je dokładniej. W większości wypadków już z daleka widać było jednak, że nie są takie, jakie widział w lesie. Tylko w dwóch przypadkach musiał wysiadać z samochodu i obejrzeć je z bliska. Za pierwszym razem Worek należał do kogoś mieszkającego w dużym gospodarstwie sadowniczym. Za domem ciągnęły się szklarnie. Produkcja była na tyle duża, że rolnik zatrudniał stałych pracowników i prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Warzyweks. Drugi przypadek był ciekawszy. Worek należał bowiem do weterynarza i wydawało się, że używał ich regularnie. Dom był usytuowany w taki sposób, że bluszcz mógł zaparkować samochód, nie wzbudzając podejrzeń. W bliskiej odległości znajdował się sklep oraz warsztat samochodowy. Stał tam trzy godziny, obserwując wchodzących i wychodzących z budynku ludzi. Weterynarz miał dużo pracy. Zorganizował przed domem parking na pięć samochodów, i cały czas stały tam co najmniej trzy auta. Bluszcz pomyślał, że musiał mieć znacznie niższe ceny niż w mieście. Po rejestracjach zorientował się, że niektórzy przyjeżdżali nawet z Warszawy. Większość klientów tamtego dnia przyjechało z psami. Wizyty trwały z reguły pół godziny, więc wydawało się, że facet przykładał się do swojej pracy. Bluszcz nie był jednak zainteresowany w klienteli weterynarza. Wyglądał jakiegoś młodego chłopaka wychodzącego z budynku. Wszystko się bowiem zgadzało. Bluszcz obstawiał początkowo syna myśliwego, których wzywano do usypiania dzikich zwierząt w miastach mogli oni posiadać odpowiednią broń ale najpewniej nie mieli dostępu do środków które mogły uśpić dużego psa dostawali je na miejscu weterynarz pasował lepiej wielu medykamentów potrzebował przecież do codziennej pracy po dwóch godzinach przyglądania się zatroskanym właścicielom psów bluszczy zobaczył to na co czekał Młody, szczupły mężczyzna wyszedł z domu weterynarza do pobliskiego sklepu. Były wojskowy wysiadł z samochodu i poszedł za chłopakiem, żeby obejrzeć go z bliska. Sklepik był nieduży, ale samoobsługowy i znajdowało się tam po trochu wszystkiego. Ceny były co najmniej dwa razy wyższe niż w dyskoncie. Stały jednak naprzeciwko domu weterynarza, a ten nie musiał się przejmować cenami żywności, więc nic dziwnego, że chłopak robił tam zakupy. Bluszcz zauważył go, gdy zastanawiał się, jakie kupić chipsy. W jednym ręku trzymał paprykowe, a w drugim solone. Lech podszedł blisko i wziął w rękę wodę gazowaną. W sklepie znajdowało się kilka osób, więc chłopak nie niepokoił się. Wydawał się całkowicie skupiony na chipsach. Włosy do ramion zasłaniały mu twarz. Wszystko Bluszczowi pasowało: wzrost, budowa ciała, a nawet ruchy, które zdradzały pewną nerwowość czekał aż ją odwróci i wtedy zobaczył jego twarz spodziewał się podgrążonych oczu i bladej skóry ale zdziwił go bijący od chłopaka smutek i rezygnacja nie wyglądał na takiego który mógłby torturować psa nie mówiąc o człowieku zachowywał się cicho włożył do koszyka zakupy bułki chipsy masło ser żółty i jajka wydawało się że to jakiegoś rodzaju zestaw śniadaniowo-popołudniowy zapłacił i wyszedł Mówiąc uprzejmie kasjerowi do widzenia, przytrzymał też drzwi wchodzącemu klientowi. Nie miał w tym żadnego interesu i wydawał się to robić odruchowo. Bluszcz wiedział, że ludzie, którzy lubią oglądać cierpienie, nie robią nic bezinteresownie. Były wojskowy odczekał kilka minut, kupił wodę gazowaną, wyszedł na zewnątrz i powoli ją wypił, patrząc na dom weterynarza po drugiej stronie ulicy. Potem przeszedł po przejściu dla pieszych, które wydawało się wymalowane właśnie dla wygody lekarza, i zatrzymał się przed furtką jego domu. Weterynarz przyjmował od ósmej do szesnastej we wszystkie dni oprócz niedziel. Nazywał się Jacek Dabas. Oferował też wizyty u klienta po umówieniu przez stronę internetową. Bluszcz miał mieszane uczucia. Chłopak mu pasował i niewątpliwie było w nim coś niepokojącego. Może akurat zobaczył go w momencie, kiedy pokazywał swoją łagodną twarz? Postanowił jednak, że musi się zastanowić, co zrobić dalej. Wrócił do samochodu i pojechał zjeść śniadanie. Korzystałam z usług pana Jacka Dabasa, oczywiście. Jolanta Egert roześmiała się. To pan robił już rekonesans? No nie spodziewałam się. Ale wystarczyło tylko spytać, bo ja znam wszystkich weterynarzy w promieniu 30 km i nawet w Warszawie. I ten w zarzeczu jest nawet dobry, to prawda. Takich skomplikowanych rzeczy to nie zrobi, ale takie proste sprawy z zatruciami, to jeżdżę tylko do niego. Tak z 90% przypadków jest w stanie pomóc, a jak nie jest w stanie pomóc, to wysyła gdzie indziej. W tym zakresie jest uczciwy. On wie, czego psy potrafią się narzeć w lesie i umie temu przeciwdziałać. Jakby pan miał problem ze swoim szczeniakiem, to oczywiście można śmiało do niego. Ja też mogłabym coś, niecoś doradzić, ale to profesjonalista i można się do niego udać. Siedzieli przed boksem ze szczeniakami. Psy biegały po rozłożonym na podłodze kocu, przewracając się i śmiesznie popiskując. Ich matka leżała spokojnie i nie reagowała na obecność obcego mężczyzny. Przyzwyczaiła się do niego i pozwalała mu nawet dotykać szczeniąt. Jolanta Egert wyjęła jednego z piesków i przytrzymała go sobie na kolanach. Bluszczowi podała korję, powiedziała, że to oryginalne imię i dobre dla owczarka. Szczeniak biegał za piłką, potrącał ją nosem i gryzł, warczał przy tym zabawnie. Próbował też wskoczyć bluszczowi na kolana. A, jaki to człowiek, ten Jacek Dabas. Może mi pani powiedzieć, tak po ludzku? Jolanta Egert westchnęła. No, miał trochę przejść z żoną. Ona, widzi pan, była chora i to w najgorszy sposób, bo psychicznie. To znaczy nie wiem na co, ale tak mówią ludzie. Też była weterynarzem i to o wiele lepszym, ale ja jej nie znałam, bo umarła jeszcze przed tym, jak zaczęłam hodować psy. Jeszcze wtedy chyba nawet nie miałam psa. Ta śmierć to musiała być dla Dabasa ciężka mruknął Bluszcz. A może bardziej choroba. A mieli jakieś dzieci? Tak, syna, nazywa się Leszek. O, prawie jak pan, bo ja wiem, że to dwa różne imiona są. Panie Lechu. Lech i Leszek, prawda? Tak, to prawda. Ale ja się nie obrażam, jak mówią na mnie Leszek. Ludzie przecież nie chcą mnie tak obrazić, po prostu im się myli. Dobrze wiedzieć. Jolanta Egert pogłaskała pieska, który wdrapał się jej na kolana. To ten chłopak pewnie miał ciężko. Powiedział Bluszcz. No nie wiem, pewnie tak. Ja to, wie pan, nie interesuje się plotkami, ale gdy matka ma jakieś problemy psychiczne, a ojciec jest ponurakiem, to może taki chłopak mieć problemy. Ale tak jak mówię, ja się plotkami nie zajmuję. Jeżeli chce pan słuchać, co ludzie mówią, to zapraszam do innych. Ja nie lubię takich rzeczy powtarzać. No tak! krzyknęła Dudziekowa. A co mam nie wiedzieć? Ja o wszystkich dzieciakach w szkole coś wiem i wszystko zaraz panu powtórzę. Woźną byłam przez ile to? No nie wiem, ale co najmniej piętnaście lat. Ile ja tam widziałam, panie Lechu, i jakie rzeczy, to pan by nie uwierzył, szczególnie chłopaczyska. Ale dlaczego pan e, nie je mojego sernika? Nie smakuje panu? Nie no, dobry, bardzo dobry. Bluszcz nabrał trochę ciasta na łyżkę i włożył do ust. Dudziakowa obserwowała, jak je ze zmarszczonymi brwiami, jakby pilnowała dziecka, by połknęło lekarstwo. — Pani w podstawówce pracowała? — zapytał, gdy przełknął ciasto. — Tam była podstawówka i liceum, w jednym budynku. A dlaczego, pan pyta? — A bo mnie interesuje jeden chłopak. Ciekawi mnie, czy pani coś pamięta. — A, ja dobrą mam pamięć. Ja o każdym pamiętam. A jak nie ja, to moje koleżanki. Jeszcze żyje Stasia i Matylda. Jedna na Zarzeczu mieszka, ale Stasia to na Westerplatte, w tym bloku Cokerska. Jak trzeba będzie, to zadzwonię i popytam. A kto pana interesuje? Leszek Dabas. A, hrabia pana interesuje. Hrabia? No tak, tak go przezwali koledzy w szkole. To znana postać, szczególnie w liceum on walał takie rzeczy, że wie pan, lepiej nie mówić. A dlaczego pan o niego pyta? A, bo widziałem go, jak poszedłem do weterynarza i wydał mi się dziwny. On jest synem weterynarza z Zarzecza, prawda? Pana Jacka. Tak, syn weterynarza i dlatego hrabia. Tamten weterynarz, jak jeszcze jego żona żyła, która zresztą też była weterynarzem, to się naprawdę szybko dorobili. Normalnie samochody i chałupa taka... No, widział pan przecież, bo tam był. No, widziałem. Niezła posiadłość, co? Jak karinktonowie z dynastii. No, dom duży, ale trochę im do Carringtonów jednak brakuje. No, może tak. Ja tak trochę przesadzam, ale naprawdę mieli pieniądze. Pieniądze jednak szczęścia nie dają. Wielka chata, a w środku źle się działo. Oni mieli problemy. No tak, słyszałem. Ona była chora chyba. No ja nie wiem czy on też nie. Nie wyczuł pan jaki to zimny człowiek? Nie, ja go nie spotkałem, ale niech pani powie o jego synu Leszku. Co on tam odwalał w tej szkole? Po pierwsze, to on słabo się uczył. Ledwo z klasy do klasy zdawał. Chodził na wszystkie możliwe korepetycje i dlatego zdawał. Tylko z jednego przedmiotu był dobry. To znaczy, też miał chyba truje, ale umiał grać na pianinie. Różne rzeczy grał, ale takie raczej stare. A jak go nachodziło, to zostawał w szkole i grał bez przerwy takie coś starego, co często z tym dzwonki w telefonach mają. To chyba niemieckie. I nawet yy, przyjemnie się tego słuchało. Takie di 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 bam, bari dem bim bam, bari bi, di, di 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 bam, bari bim bam bam. Kojarzy pan? No coś się kojarzy, ale chyba pani źle nuci. Znawcą nie jestem. E, tam. machnęła ręką Dudziakowa. Mniejsza z tym, ale chłopak wie pan, jak to jest. E, ojciec chciał go na weterynarza, ale jak ktoś kompletnie nie miał zdolności, to szans nie było. A to jednak jest i ten Jacek chciał, żeby był wyjątkowy. Ciągle mówił, że jego syn jest i będzie wyjątkowy. A był wyjątkowy? Nie za bardzo. A raczej w drugą stronę. Taki cichy, spokojny, zawsze chodził zgarbiony i był przeraźliwie chudy. Wszyscy mówili, że miał anoreksję. Wie pan, co to anoreksja? Wiem. No? I miało to drugie. Tylko nie wiem jak to się nazywa. Dzieciak w Kiblu żygał, jak coś zjadł. Wie pan jak to się nazywa? Z głowy mi też wypadło, pani Dudziakowa. A był agresywny jakiś do kolegów, bił się z nimi, coś komu kiedyś zrobił? Nie. Bo wszyscy wiedzieli, że jest pod ochroną tatusia, który znał dyrektora szkoły. To jego kolega był. Jak w podstawówce tego Leszka jeden pobił, to się zrobiła taka afera, że pan nie uwierzy. Obdukcję hrabiemu nawet ojciec zrobił i groził, że tamten chłopak trafi do poprawczaka. To oni go tam skatowali, mocno go pobili? Gdzie tam. Normalna solówka była ze szkołą do pierwszej krwi. No i dostał pięścią w nos, poleciała krew i się rozeszli. Takie honorowe starcie. Tak kiedyś chłopaki robiły. Tylko ojciec to potem rozmuchał, a chłopak miał przez to jeszcze gorzej. Niemal wszyscy traktowali go jak powietrze i nie tylko chłopaki, ale i dziewczyny. Później mówili, że miał yy, jeszcze inną chorobę. A już wiem. Autyzm. A miał? Y jakie panie zdanie? Ja go tam tyle co w szatni widziałam, jak się rozbierał i ubierał, to nie wiem. Ale szczerze mówiąc, to mi była szkoda tego chłopaka. Bo on był naprawdę śliczny. Miał takie duże, zielone oczy. Tylko mało się uśmiechał. Praktycznie w ogóle. I nigdy nikomu nic nie zrobił. Tylko obrywał. Nie, nie zawsze. Raz jeden chłopak z jego klasy, i to taki, co ciągle go poszturchiwał, pośliznął się na schodach i złamał nogę. To było paskudne, bo mu normalnie kość wyszła. Otwarte złamanie. Krew z niego lała się jak ze świniaka i ten leszek patrzył na to wszystko z takim przyklejonym do twarzy półśmiechem. Stał i się gapił, jak zahipnotyzowany. To on pchnął tego chłopaka? A ja nie wiem. I nikt nie wiedział. Te dzieciaki to po dzwonku lecą jak wściekłe na dół, na łeb złamany. To nikt tam do końca nie wiedział, czy go ktoś pchnął, czy nogę podstawił. Ale nie pamiętam, żeby go ktoś oskarżał. Znali, że to był po prostu nieszczęśliwy wypadek. Ale dotąd mam to przed oczami, jak hrabia patrzył na tę krew na podłodze i zwijającego się z bólu i wrzeszczącego Patryka. Ale nie tylko on. Wie pan, jak to dzieci. Zrobiły wokół niego koło i patrzyły, jak wrzeszczy i płacze. Tylko, że on miał taki dziwny uśmiech i nawet nie mrugał. Ale inni też dziwne rzeczy robili. Dwóch nawet z emocji zwymiotowało. Wiem, bo potem te żygi musiałam sprzątać. A potem co się z nim stało? On jeszcze chodzi do liceum? Nie, już skończył. Maturę jakoś tam sklecił i ojciec wysłał go na jakieś prywatne studia, ale długo nie pochodził. Słyszałam, że wrócił na zarzecze i siedzi w domu. Nic nie robi. Ale ojciec ma pieniądze, więc nie musi. Jakby dom sprzedał i ziemię, to by mu pewnie do końca życia starczyło po śmierci ojca. I nie musiałby pracować, więc po co się męczyć? Trudno tak żyć i nic nie robić. Może tak, a może nie. Wielu o tym marzy przecież, by tylko wydawać pieniądze. A on nadal taki chudy, panie Lechu? Pan go widział? Chudy, ale nie taki strasznie. Na twarzy przynajmniej tego nie widać. To dobrze. Może chłopakowi już lepiej. Może poradził sobie jakoś w życiu. Niektórym przynoszą ulgę różne rzeczy. Pewnie siedzi w domu, żre słodycze, ogląda telewizję i gra w gry. I mu dobrze! Tak, czasem ulgę przynoszą różne dziwne rzeczy. To nie ulega wątpliwości. Przez chwilę milczeli i jedli sernik. Potem Dudziakowa pożegnała się i wyszła z mieszkania bluszcza. Ten umył talerze, poszedł do sypialni i położył się na tapczanie. Długo się zastanawiał, co robić. Był niemal pewien, że psy morduje syn weterynarza. Wskazywały na to worki, do jakich miał dostęp, środki usypiające, które potrafił wynieść pewnie jakoś z gabinetu ojca, i ewidentne problemy chłopaka. Może nawet był obciążony genetycznie chorobą matki. Ta u niej też przecież objawiła się dopiero w dorosłym życiu. Ojcowska miłość najprawdopodobniej zaślepiała jacka i nie widział albo nie chciał widzieć zaburzeń u chłopaka. I to, Doprowadziło do tragedii. Bluszcz wszedł do poczekalni i rozejrzał się. Z ulgą stwierdził, że do Jacka Dabasa czekał już tylko kręcący się niecierpliwie terrier, zbiorącą go co chwilę na ręce właścicielką. Pies był wyraźnie chory. Kulił się, jakby go bolał brzuch, i skomlał cicho. Zanim Bluszcz usiadł, drzwi gabinetu uchyliły się i wyszedł z niego mężczyzna z kotem w transporterze. — Proszę! — powiedział niemal natychmiast weterynarz i właścicielka teriera weszła ze swoim pupilem. Bluszcz usiadł na plastikowym krześle i popatrzył na plakaty przedstawiające długość życia psa i kota z porównaniem do orientacyjnego wieku człowieka. Znajdowały się tam też plakaty z odpowiednią wagą kilku raz psów w podziale na samca i samice. Przyjrzał się dokładnie owczarkowi niemieckiemu dowiedział się, że jego koria będzie ważyć nawet 30 kilogramów, kiedy osiągnie dojrzałość. Nie musiał długo czekać. Widocznie sprawa z terierem była nieskomplikowana. Pies z właścicielką wyszli po 10 minutach. Tabas nie poprosił następnego pacjenta. Bluszcz pomyślał, że weterynarz potrzebował chwili przerwy po całym dniu pracy. I tak byli umówieni na 16:00 i zostało do tej godziny jeszcze kwadrans. Weterynarz zgodził się go przyjąć po godzinach tylko dlatego, że były wojskowy powołał się na Jolantę Egert. Powiedział też, że to pilny i nagły przypadek. Zapraszam. Dabas zawołał po kilku minutach. Bluszcz wszedł do gabinetu i zamknął za sobą drzwi. Poczuł miły zapach olejku świerkowego. Lekarz siedział po prawej, za małym biurkiem. Wzdłuż każdej ze ścian stały regały z szufladami i szafkami, pełnymi tekturowych opakowań z lekami, słoików z syropami i innymi medykamentami. Były również dwa specjalistyczne stoły i zwykła kozetka. Oprócz tego miejsce dla właściciela pacjenta przed biurkiem lekarza. I niezwykłe krzesło, ale wygodny fotel. Wszystko wyglądało na bardzo czyste, wręcz sterylne. Dzień dobry panu! powiedział uprzejmie lekarz. Mam napisane, że pilne. Piesek boi się wejść? Jest problem? Bluszcz przyjrzał się jego twarzy. Jacek Dabas był siwym mężczyzną z krótkimi, starannie uczesanymi włosami. Gładko ogolony i w okularach. Wyglądał bardziej na skrupulatnego księgowego, a nie weterynarza. Zawód zdradzały jedynie dłonie. Były czyste, ale silne i wydawały się nawet zgrubiałe. Pewnie od pracy ze zwierzętami gospodarskimi. Nie, ja nie mam psa. Bluszcz zamknął za sobą drzwi i usiadł przed weterynarzem. Ten zmarszczył brwi i zdjął okulary. To po co pan przyszedł? Jego twarz nagle zwiotczała, a ton stał się obojętny, płaski, wręcz dźwięczał metalicznie. Chciałbym porozmawiać o pana synu. Moim synu, ale o co chodzi? Bluszcz zauważył, że dabas zacisnął szczęki. Wydawało mu się, że spiął się. Biurko zatrzeszczało, bo mężczyzna pochylił się odruchowo w stronę bluszcza, jakby chciał go wystraszyć. Wpakował się w jakieś kłopoty, bo każdy kłopot można rozwiązać, ja mogę rozwiązać. Myślę, że prawdziwe kłopoty to mogą dopiero nastąpić. Ale o co chodzi? Niech pan powie, kim pan jest? Prawa dłoń weterynarza zacisnęła się w pięść. Przełykał nerwowo ślinę, jakby zaschło mu w ustach. Nazywam się Lech Bluszcz i mieszkam za lasem w mieście. Biegam tam często i widziałem kilka dni temu pańskiego syna. Mojego syna? Tak, w lesie. Ciągnął czarny worek. Jeden z takich worków, jakich Państwo używacie. A w środku znajdowały się zwłoki torturowanego psa. Twarz weterynarza stężała, ale potem nagle rozciągnęła się w uśmiechu. Bardzo szybko. Ale uśmiech wyglądał naturalnie. Blusz nie spodziewał się takiej reakcji. Pan żartuje, panie Blusz? To jakiś żart. Weterynarz roześmiał się. Nie, to nie jest żart. Zabity pies nazywał się Romax. Znam jego właścicielkę. Lekarz nie przestawał się uśmiechać, ale jego oczy nie śmiały się, były zimne. I co? Pan nie poszedł na policję? Dlaczego pan dopiero teraz przychodzi z tym do mnie? Chcę, żeby pan wiedział pierwszy. Może pan będzie w stanie jeszcze uratować syna. Wiem, że były z nim kiedyś różne sprawy. To na razie tylko pies i aż pies. Ale jeżeli mu to sprawia przyjemność, to będzie zabijał dalej. I może będzie chciał to zrobić człowiekowi. Musi panu podkradać jakieś środki. On te psy w lesie usypia. Weterynarz ukrył twarz w dłoniach. Bluszcz był już teraz pewien, że dobrze wytypował chłopaka. Jacek Dabas nawet nie próbował zaprzeczać. Pan poczeka, ja po niego zadzwonię. To nie mógł być on. W lesie? Ze zwłokami psa? To po prostu. Wie pan. Bluszcz skinął głową. Żeby rozwiać wszystkie wątpliwości, też chciał konfrontacji z chłopakiem. Weterynarz podniósł z blatu telefon komórkowy, wstał od biurka i zaczął spacerować wokół stołów dla pacjentów. — Chodź do gabinetu — powiedział krótko, gdy chłopak odebrał. — Teraz, natychmiast. Bluszcz pozostał w swoim fotelu, ale Dabas cały czas krążył po gabinecie. Leszek przyszedł po kilku minutach. Wszedł przez małe drzwi umiejscowione za biurkiem lekarza. Był ubrany w biały podkoszulek, który wyglądał na nim jak na drewnianym wieszaku. Chłopak miał poplamione, luźne spodnie — kiedy zobaczył bluszcza, wyraźnie zbladł. Nie odezwał się ani słowem, tylko objął się patykowatymi ramionami, jakby było mu zimno. Przeniósł wzrok na podłogę. Pan tutaj mówi, że widział cię w lesie, jak wynosiłeś ciało jakiegoś psa rano, kilka dni temu, to prawda? Chłopak zacisnął usta i stał jak posąg kilka sekund, ale w końcu skinął głową. Bluszcz intensywnie się w niego wpatrywał. Powinien wyczuwać od niego podobną aurę jak od Kersenia, ale tam nic takiego nie było. Wyczuwał tylko strach. Wynosiłeś martwego psa do lasu? Po co? Pytanie ojca dobiegło bluszcza z za jego pleców. Powinno go to zaniepokoić, zaniepokoiło, ale za późno. Poczuł ukłucie w plecy. Zdążył wstać z fotela i obrócić się do drzwi. Weterynarz stał tam z pistoletem na strzałki w dłoni. Nawet nie patrzył na wojskowego. Wbił wściekły wzrok w syna. Twarz miał bladą od gniewu. Bluszcz poczuł, że traci władzę w nogach. Upadł na podłogę. — Po co do cholery to robiłeś? Nie tak się pozbywamy, ścierwa! — Chciałem, żeby miał grób, żebym mógł tam wspominać. Bluszcz usłyszał płaczliwy głos chłopaka. Upadł na brzuch. Przed oczami zrobiło mu się ciemno, ale nadal słyszał Jacka Dabasa. — Miałeś go rozpuścić w ługu, jak nogi. Co ci dłuba strzeliło? Pierwsza zasada jest taka, że nie mogą cię złapać. Jak masz żyć, to nie mogą cię złapać. Tyle razy ci mówiłem. Głos weterynarza stawał się coraz cichszy, a słowa coraz mniej zrozumiałe dla bluszcza. Teraz musimy szybciej, ale nie mamy wyboru może. Może to i lepiej? A, i tak. Wszystko już gotowe. Lech bluszcz otworzył oczy. Leżał na wznak. Na początku nic nie widział, bo oślepiały go jasne żarówki na suficie. Kiedy źrenice przystosowały się do białego światła, dostrzegł, że jest rozebrany do pasa. Widział siebie w lustrze, zawieszonym nad głową pod takim kątem, że mógł zobaczyć całe swoje ciało rozciągnięte na blaszanym, operacyjnym stole. Próbował wstać, wykonać jakikolwiek ruch, ale krępowały go zwoje przezroczystej taśmy samoprzylepnej. Był oklejony tak ciasno i dokładnie, że nie mógł oderwać nawet potylicy od blatu. Możliwe były tylko ruchy głowy na boki i lekko w dół. W usta wciśnięto mu szmatę. Nie mógł nawet wyprostować języka. Nie ma sensu się szarpać, panie bluszcz usłyszał głos Jacka Dabaca. Mężczyzna zbliżył się od strony głowy i patrzył na bluszcza jak na pacjenta, którego należy uspokoić przed operacją. Był ubrany w plastikowy fartuch. Bardzo dobrze, że pan przyszedł do mnie najpierw, a nie na policję. Dla mnie dobrze i dla mojego syna oczywiście, ale dla pana źle. To odbędzie się szybciej, ale to może znak, to może większe emocje dla niego i może spowodują, że pęknie ta blokada. To uwolni jego potencjał, pozbędzie się strachu. Psy były dobre i pozwoliły mu usunąć nieco napięcia, bo żądza tłamsi jego potencjał panie bluszcz. Pan tego nie rozumie i to jasne, ale jak on się wyzwoli od rządzy, to będzie mógł być tym, kim naprawdę jest, a nie tą nieczułą skorupą, tym bezwartościowym kawałkiem mięsa. Musi zrozumieć, że to on ma władzę, a to, co zrobi z panem, go otworzy. Odblokuje się. To jest największa władza. Tak, człowiek go odblokuje. Wystarczy już psów. Po tym będzie lepiej. Dziękuję panu. Chciałem tylko powiedzieć, że to nie moja wina, że mam takie dziecko, ale to mój jedyny syn i nawet jeżeli jest taki, to trudno. Jest wyjątkowy i ja będę o niego dbał. Mężczyzna oderwał wzrok od bluszcza i spojrzał gdzieś przed siebie. Tam musiał stać jego syn, Leszek. Były wojskowy pomyślał, że źle ocenił weterynarza. Miał od początku metaliczny połysk w Nie taki jak Kerseń, ale podobny. Wyjdziesz, tato? zapytał Leszek. Jak będę to robił, to wyjdziesz? Chłopak powoli zbliżył się do bluszcza. Ciągnął za sobą blaszany stolik z narzędziami chirurgicznymi. Pobrzękiwały cicho. Były wojskowy poczuł, że gardło staje się dziwnie ciasne. Szarpnął całym ciałem najsilniej jak umiał, ale nie udało mu się zerwać taśmy. Mógł tylko robić niewielkie ruchy głową. Poczuł na twarzy gorąco. Oddech przyspieszył. Nie próbował jednak krzyczeć. To nie miało sensu. Poradzisz sobie, synu? Mam na pewno wyjść, bo przygotowałbym łuk w tym czasie, kiedy ty zajmiesz się sprawą. Go trzeba szybko zrobić, a nie mam tyle na miejscu. Trzeba go przynieść ze Skowka. Godzinę mogę ci dać na wszystko. To zajmie trochę, żeby wszystko przeżarło. Ubrania już spalone, tylko potem spodnie, ciało w całości. Mam pojemnik 200 litrów, starczy na pewno. Wyjść, proszę, szepnął Leszek do ojca, patrzył się w podłogę. Bluszcz spojrzał mu w oczy. Nie były zamglone rządzą. Nie widział w nich gorączki i chęci mordu. Zamiast tego była rezygnacja. Nie wiedział, co to może znaczyć. Jacek Dabas oddalił się i po chwili bluszczu słyszał odgłos zamykanych drzwi. Zaczął mruczeć, by dać znać Leszkowi, że chce coś powiedzieć. Szczękę i język blokowała mu jednak szmata. Leszek nie reagował. Podniósł jeden z noży ze stolika. — On mnie poinstruował, co mam robić! — szepnął, nachylając się nad bluszczem. — Ale zaraz ci wyjmę knebel, bo muszę słyszeć twój ból. Ja bym wolał nie słyszeć, ale on powiedział, że wtedy coś poczuje. — Bo ja nie czuję nic? — To mi pomoże. — Tak, mówi ojciec, a ja muszę robić to, co on mówi. On lepiej wie ale jak zaczniesz wrzeszczyć jako opętany, to ja tego nie zniosę. Nie chcę tego robić, ale mam instrukcję. Chłopak przerwał na chwilę i zaczął znowu patrzeć w podłogę. Zmarszczył brwi i bluszczowi wydawało się, że powstrzymywał płacz. Udało mu się jednak nie rozpłakać i znowu popatrzył na swoją ofiarę. Tego z psami też nie chciałem, proszę pana, a tego ostatniego pieska, nie, przedostatniego, naprawdę polubiłem. On tak na mnie patrzył, tak patrzył, jakby mnie żałował, chociaż to ja mu to robiłem. I chociaż, żeby miał grób swój chciałem. Żeby to, co z niego zostało, miało swój grób, mógłbym tam chodzić i go wspominać. Dlatego nie wrzuciłem go do tego szorącego kwasu, tylko schowałem do worka. To znaczy, to, co zostało, schowałem do worka i wyniosłem. Chciałem mu wykopać grób, bo zasługiwał na grób bo inne, wszystkie inne, wylewamy do ścieków, po tym jak zostanie z nich taka różowa galareta. Ale tamtego psa polubiłem i on też mnie lubił mimo tego, co mu robiłem. I ja to robiłem i nic nie czułem, jakbym doniczki na parapecie przystawiał. Ale go lubiłem za to, że tak na mnie patrzył. Bluszcz słuchał nieskładnych zdań chłopaka. Ten mówił szybko, jakby się spieszył. Jego oczy skakały i wzrok nigdzie nie pozostawał dłużej niż sekundę. Drzwi? Podłoga. Twarz bluszcza? Podłoga. Szyja bluszcza? Podłoga. Brzuch bluszcza? Podłoga. A potem ostrze noża w zaciśniętej dłoni. Na to ostrze patrzył najdłużej i cykl się powtarzał. To co? Wyjąć chnebel? Zapytał. Będziesz cicho, jak nie będzie, jeszcze boleć? — Obiecujesz? Bluszcz mruknął, że tak. Chłopak sięgnął drżącą dłonią do ust byłego wojskowego, rozciął taśmę samoprzylepną i chciał wyciągnąć białą szmatę, ale w ostatniej chwili się rozmyślił. — Ale on słucha! — szepnął. — Jak każe krzyczeć, a nie będzie jeszcze bolało, to będziesz krzyczał, jakby bolało. Daj znać głową, że rozumiesz. Bluszcz poruszył głową. Będę to robił tak, żeby nie było źle, nie bój się. Będzie boleć, ale tyle, tylko tyle, ile musi, nie więcej. Bluszcz jeszcze raz poruszył głową i przymknął oczy spokojnie, żeby go upewnić, że rozumie i będzie się stosował. Chłopak wyjął mu wtedy knebel, a były wojskowy oblizał suche usta. Chcesz porozmawiać? szczerze? zapytał. Tak, mogę szczerze. Wargi chłopaka zadrżały. Oczy zeszkliły się. Ale i tak umrzesz. To musi się stać. Leszek przeciął taśmę na mięśniu piersiowym bluszcza i odkleił ją powoli. Nie wstydzę się. Nie boję się rozmowy. Ale musimy cicho, bo on ma kamerę i ogląda. Nie bo ta wanna syczy i robi się gorąco, jak zalewa granulki wodą, ale ogląda teraz. Ja przetnę płytko, by się krew pojawiła, a ty będziesz krzyczał. Krzycz. Teraz. Chłopak przejechał nożem po skórze poziomo. Od obojczyka aż do ramienia. Bluszcz niemal nie czuł bólu. Tylko lekkie szczypanie. Ciepła krew rozlała się obficie. Serce biło mu jako szalałe. Leszek wyrwał mu gałgan z ust i wtedy bluszcz krzyknął głośno i ochryple. Już, już wystarczy, powiedział chłopak. Dawno z nikim nie rozmawiałem, szczerze. On mi nie pozwala, ale skoro ty umrzesz? To mogę ci powiedzieć wszystko, bądź tak miły i wysłuchaj. Wysłucham, jak ty wysłuchasz mnie. Bluszcz próbował użyć tonu ojcowskiego, ale nie znoszącego sprzeciwu. Dwadzieścia lat używał takiego tonu, by przemawiać do żołnierzy, których szkolił. Miał w tym doświadczenie. Wiedział, że ten, który przed nim stoi, jest zagubiony i chory. Naprawdę jednak chciał wyzdrowieć i wierzył ojcu bezgranicznie. Dobrze. Wysłucham powiedział z wahaniem Leszek i rozmazał ostrzem noża krew, po ciele bluszcza. Nie przecinał jednak skóry. Udawał, że kaleczy i w ten sposób kupował im czas. Co czułeś, jak zabijałeś te psy, Leszek? Nic nie czułem, ale ojciec mówi, że to etap. On wie wiele rzeczy, a mi się ciągle wszystko miesza w głowie. Czasem nie wiem, dlaczego jestem gdzie jestem. Jakby ktoś mi zasłaniał oczy i przywoził z miejsca na miejsce. Ale on wie, prowadzi mnie. I co będziesz mi robił? Blusz starał się brzmieć pewnie, ale głos mu zadrżał. Co jest w instrukcji? Chłopak spojrzał na zegar na ścianie. Dochodziła siódma. Mam jeszcze dwadzieścia pięć minut na moje rzeczy. Mogę ciąć by bolało, ale nie wykrwawić. Potem muszę zabrać jedno oko, ale nie tym nożem. Ten się nie nadaje. Mam specjalne szczypce, je się wbija i wyrywa gałkę. Potem muszę ci zedrzeć skórę z głowy i odsłonić czaszkę. Następnie przetnę skórę na klatce piersiowej i odciągnę ją, odsłaniając żebra, i na końcu wbiję kilka gwoździ w nogi i ręce, w mięśnie i w kości, tak żeby je pogruchotać. I na dwadzieścia minut przed końcem przyjdzie ojciec, by pomóc przy amputacjach i sprawdzić, czy niczego nie zapomniałem. Mamy zamiar odciąć tyle, ile się da. Najlepiej nogi i ręce na raz, bo chodzi o to, byś cierpiał. Twoje cierpienie i ból mam nie obudzić. Mam wyjść ze skorupy, tak mówi ojciec, i ty tu będziesz widział w lustrze i ja mam patrzeć na twoją twarz i usłyszeć twój krzyk, dlatego zostanie ci oko i język. To zostanie do końca, aż będziesz bez nogi i bezrękim kurpusem, wykrwawiającym się na stole. Ale wszystko nastąpisz szybko. Nie bój się, będzie szybko. I Ja ci dziękuję. Były wojskowy poczuł zimno na całym ciele. Bryła lodu powoli wędrowała od gardła, przeszła przez przełek i zagnieździła się w brzuchu. Strach gniótł mu wnętrzności i serce. Wiedział, że to, co mówi chłopak, to nie są groźby. To była niemal relacja, jakby to już się stało. I nie miał wątpliwości, że się stanie. Jeżeli niczego dobrego nie wymyśli, to się stanie. Nie wiedział, co powiedzieć by to powstrzymać. — Nie możesz się doczekać — zapytał w końcu. Słowa przyciskały się przez gardło jak między ściśniętymi arkuszami papieru ściernego. Głos brzmiało chryple i nieprzyjemnie. Wiedział, że musi się pozbyć tego głosu. Taki głos nikogo nie przekona. Chłopak nie może w nim widzieć ofiary. Musi zobaczyć wybawiciela. — Nie czekam na to, ale to jest moje lekarstwo — Odparł Leszek. Muszę je wziąć. Tato mówi, że muszę i mi będzie lepiej. Poczuję coś jak inni i będę kimś, bo teraz jestem nikim. Ale teraz moja kolej. Ja będę mówił, bo mi źle. Ty mówiłeś dużo. Bluszcz skinął głową. Musiał jak najdłużej utrzymać chłopaka przy sobie. Musiał nim wstrząsnąć jakoś, ale nie wiedział jak. Miał doświadczenie w tym, by skłaniać ludzi do przełamywania strachu, ale nie w takich warunkach. Spojrzał na zegar, na ścianie pod sufitem. Siódma. Jeszcze pięćdziesiąt minut i będzie martwy, i jakieś pół godziny do rozpoczęcia prawdziwych tortur. Zawsze byłem nikim i się do niczego nie nadawałem, powiedział Leszek, patrząc w podłogę. Zawsze byłem poniżej tego, co chcieli, a raczej on, jak on chciał. Mama była inna, mama mnie rozumiała, mama nie zmuszała, ona mnie broniła, ale umarła. To potem było coraz gorzej. Ojciec chciał mnie wyleczyć. Mama nie leczyła, ale ojciec chciał wyleczyć. I lepiej ci po leczeniu? Bluszcz zapytał ostrożnie. Wiedział, jaka jest odpowiedź, ale chciał, żeby leszek sam to powiedział. Chłopak wzruszył ramionami i obszedł stół. Zbliżył się do drugiego obojczyka bluszcza i usunął taśmę samoprzylepną. Potem zrobił nacięcie na skórze. Kolejna struga krwi spłynęła po żebrach i szyi. Wojskowy krzyknął, Leszek skinął głową z zadowoleniem. Mama chciała, byś to robił? zapytał Bluszcz, gdy odzyskał oddech. I wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Chłopak zareagował gwałtownie. Mówiłem ci, że nie chcę. Leszek wrzasnął nagle, nachylając się nad twarzą swojej przyszłej ofiary. Wojskowy poczuł na twarzy drobinki śliny. Chłopak dyszał przez chwilę nad nim, a potem przysunął nóż do jego policzka, zmrużył oczy i nagle zaczął płakać. Odjął ostrze od twarzy Bluszcza. I nawet nie wiem, dlaczego płaczę. Mogę cię zabić i nie zabić, i będzie tak samo. Wiem, że będzie tak samo. Jakbym zmarował chleb masłem. Nic nie czuję. Bluszcz oblizał usta. Postanowił zaryzykować. Wiedział, że nie przekona chłopaka inaczej. Musi ryzykować, a miał jeszcze kilka minut. Jedynie kilka minut. Wiedział, co spowodowało wybuch emocji. Matka. Wspomnienie matki uwolniło emocje, które buzowały, kipiały pod powłoką powierzchownego spokoju. Matka Leszka była rozwiązaniem, jedyną nadzieją. Problemem było to, że Bluszcz nic o niej nie wiedział. Leszek, ja znałem twoją matkę. Powiedział. Ona kazała mi sprawdzić, czy wszystko jest z Tobą dobrze. Dlatego przyszedłem i dlatego spotkałem Ciebie w tamtym lesie. Wiedziałem, że przyjdziesz. Już wtedy chciałem porozmawiać. Chłopak spojrzał na byłego wojskowego szeroko otwartymi oczami. Szczęka opadła mu ze zdumienia. Znieruchomiał. Jego twarz, jeszcze mokra od łez, zafalowała ponownie. Wargi poruszały się i coś szeptał. Ale bluszcz nie potrafił zrozumieć słów. Leszek podszedł do stolika z lśniącymi narzędziami do zadawania bólu. Odłożył zakrwawiony nóż i wziął kolejny. Tym razem cienki jak ołówek i długi na co najmniej trzydzieści centymetrów. Jest dziesięć po! Leszek przyłożył wąski nóż do ramienia bluszcza, a potem pchnął bez ostrzeżenia, przebijając na wylot mięsień ramienny. Były wojskowy zaczął się pocić z bólu. Miał wrażenie, że ostrze dotknęło kości i nerwu. Fale lodowatego zimna i gorąca na przemian przechodziły przez jego ciało. Poczuł, jak na twarz występuje pot. Chłopak położył palec na ustach bluszcza. Ja ci nie wierzę, obcy mężczyzno numerze jeden. Ojciec mówił, żeby myślał o tobie jako numerze jeden. Matka nie żyje. I nie kazała nikomu sprawdzać, co ze mną. Zmarli nie rozmawiają z nikim. Byłem wiele razy na jej grobie. Ciągle chodzę na jej grób codziennie. Nigdy się do mnie nie odezwała. Zmarli nie rozmawiają. Wzrok chłopaka znowu zaczął błądzić między nożem wbitym w ramię bluszcza i podłogą, na którą kapała krew. To skąd bym wiedział? Leszek, skąd bym wiedział, że będziesz wtedy w lesie? Nie wiedziałeś, Wiedziałem Leszek, ona chciała, żebym cię zabrał od Jacka już dawno. Ale ja myślałem, że ci dobrze, że ona nie miała racji, a miała rację. Pamiętasz, jak się nazywali hrabią, jak się śmiali, jak się musiałeś ciągle bić ze szkołą i nikt ci nie pomagał. I jak po rozbiciu nosa dostawałeś w korytarzu szturchańce nie wiadomo skąd w brzuch plecy nogi, byle krew nie leciała. I jak nauczyciele nie chcieli widzieć, a ty nie chciałeś mówić, bo byłoby tylko gorzej. Jak wtedy złamał rękę ten. No ten. Tomek? Nie Tomek, tylko Patryk, poprawił go bluszcz. Opowiedziała mi to, i ona wiedziała, że tobie się to nie podobało. Nie podobało, chociaż czułem przyjemność, patrząc na jego ból. On mi zrobił dużo złego, ciągle robił mi dużo złego. Ale nie ty go popchnąłeś, nie ja. Ale, jakbym miał szansę i wiedział, że takie coś się stanie, co się stało, to bym to zrobił. To przecież jest prawie tak, jakbym to był ja. I jak tam stałem i się patrzyłem, to sobie wyobrażałem, że to ja. Mama mówiła, że to nic złego, że wielu tak ma. To była tylko fantazja. Nie jesteś zły, Leszek. Ona to wiedziała i ja to wiem. Chłopak uśmiechnął się smutno i spojrzał na chwilę w oczy swojej ofiary. Otarł łzę bólu która popłynęła po pomarszczonym policzku bluszcza. Wiem, że chcesz żyć i będziesz kłamał, żebym cię nie zabił. To normalne, nie mam do ciebie pretensji. Nie znałeś mojej matki. Jakbyś się znał, to bym o tobie wiedział. Ja pamiętam każde słowo, które wypowiedziała do mnie każdego dnia. To jest jak nagranie w mojej głowie. Nie mam obrazów, ale słowa pamiętam. Czasami siedzę godzinami i ich słucham. Nie ma mnie tutaj. I jak tobie będę to robił, też będę jej słuchał. Ale to zrobię, bo to, co ci zrobię, jest jak lekarstwo. Jesteś mądrym i inteligentnym chłopakiem spróbował Bluszcz. To nie jest dla ciebie lekarstwo. A może jest? A skąd możesz wiedzieć? Wiem, chcesz żyć. Ile ty możesz mieć lat? Sześćdziesiąt, siedemdziesiąt? Leszek dotknął palcem czoła bluszcza. Dużo zmarszczek, ale zdrowe ciało. Dużo mięśni, o nie dbasz, ale swoje przeżyłeś. Jak cię zabiję, to nie będzie wielkiej szkody. Jakby ojciec przyprowadził mi dziecko, też bym nie żałował, ale obiektywnie szkoda byłaby większa. Przed dzieckiem to nie wiadomo co jest, a przed takim starym jak ty to tylko śmierć. Czy szybciej, czy wolniej. Może tak naprawdę ja ci przyniosę ulgę w cierpieniu, które cię i tak czeka? Może gdzieś w tym ciele rozwija się rak? Pomyślałeś o tym? Chłopak wziął ze stolika kolejny, wąski, długi nóż. Taki sam, który przed chwilą wepchnął w mięsień na ramienny bluszcza. Obszedł stół, ukrywając ostrze za plecami. To był dobry znak. Nie chciał straszyć swojej ofiary. To nie sprawiało mu przyjemności. Dlatego ukrywał nóż. Znałem twoją mamę, powiedział bluszcz. W końcu przypomniał sobie tabliczkę, która tylko mignęła mu przed oczami, gdy wchodził do gabinetu weterynarza. Oprócz Jacka Dabasa widniało tam imię jego żony. Znałem Anię. Chłopak spojrzał obojętnie na mężczyznę, którego musiał zabić. Jakbyś był jej przyjacielem, to znałbyś jej prawdziwe imię, powiedział. Miałem nadzieję, że je powiesz, naprawdę. Ona mi też je powiedziała i mówiłem tak do niej, jak byliśmy sami. To było tajne imię. Mówiła, że tak właśnie mówią do niej przyjaciele. Mówiła, że ani to jest pełno jak komarów lato. Bluszcz poczuł znowu ból. Ostrze przebiło mięsień. Gorąco eksplodowało w brzuchu. Wciągał łapczywie powietrze krótkimi oddechami. Przez chwilę nie mógł myśleć. Leszek popatrzył na zegarek i westchnął. Minął nasz czas na rozmowę. Muszę zaczynać według harmonogramu. Możesz krzyczeć to, co chcesz i teraz będzie boleć naprawdę. Podobno twoje cierpienie to dla mnie lekarstwo i będę się starał, żebyś cierpiał. Ojciec obiecał, że coś poczuję, że będę wtedy wolny. — To on robi z ciebie niewolnika! — wycharczał bluszcz przez ściśnięte gardło. Ostrza, które tkwiły w jego ramionach, cały czas drażniły nerwy i kość. Co jakiś czas wzdłuż rąk przebiegał bolesny skurcz, jakby ktoś poraził go prądem. Napinał wtedy z bólu całe ciało. Na skórę występował pot. Ledwo mógł złapać oddech. — Twój ojciec robi z ciebie niewolnika! Leszek nie patrzył już na bluszcza. Wziął do ręki skalpel i przeciął taśmę na brzuchu mężczyzny. Wyciął w niej kwadrat, i odkleił. W niektórych miejscach przeciął skórę. Bluszcz wiedział, że zbliża się koniec. Przed oczami migały czarne plamy. Poczuł piekący ból na mostku. Wciągał łapczywie powietrze, bo nadmiar tlenu łagodził ból. Powodował też, że to, co działo się w pokoju, wydawało się odległe. Wydawało się go nie dotyczyć. Pomyślał o swojej córce, Elizie. Przypomniał sobie ostre rysy jej twarzy i łagodzący wszystko uśmiech. Chciał ją jeszcze zobaczyć, ale wiedział, że nie zobaczy, a chciał jej jeszcze posłuchać. Eliza, córka, którą odzyskał cudem, której utratę opłakał wiele razy, miała cel w życiu i był z niej dumny. Eliza, jego ukochana córka, Eliza. Nagle, piekąca linia bólu na mostku przestała wędrować w kierunku brzucha, zatrzymała się. Poczuł na rozpalonej twarzy gorące powietrze i kwaśny zapach, otworzył oczy. Leszek wisiał nad nim, dysząc. Na początku pomyślał, że chłopak chce czuć lepiej jego ból i cierpienie, ale nie. W jego oczach błyszczały łzy. Co powiedziałeś? Szepnął łamiącym się głosem. Powtórz to. Bluszcz przymknął oczy. Nic nie mówił, przecież nic nie mówił. On tylko myślał. Myślał o tym, co najcenniejsze, o tym, co zostało w jego życiu, o Elizie. I zrozumiał, przypomniał sobie. Ten utwór, który nieudolnie nuciła Dudziakowa, to było dla Elizy. Eliza, szepnął. Leszek patrzył na usta leżącego przed nim mężczyzny. Skalpel wypadł mu z rąk i zabrzęczał o metalowy blat stołu. Moja przyjaciółka Eliza powtórzył były wojskowy. Ona nie chciałaby, żebyś zabijał. Chłopak zacisnął zęby. Na jego zapadłe policzki wypłynęły łzy. Zatrzymały się na chwilę na ostrym podbródku i spadły na folię. Ona... jęknął. Ona... Potem odwrócił się i spojrzał na zegar. Podniósł skalpel i obiegając stół przeciął taśmy krępujące bluszcza. Wojskowy nadal czuł nieznośny ból. Nie ruszaj się, tylko poczekaj. W dłoni chłopaka pojawiła się strzykawka. To miejscowy środek i nie zabierze całego bólu. Ale pomoże. Bluszcz nawet nie poczuł ukłuć w ramiona. Zanim zdołał cokolwiek powiedzieć, chłopak wyszarpnął długi jak szpada nóż. Były wojskowy poczuł, jak wszystkie mięśnie na jego ciele zaciskają się. Stal drażniła nerwy. Od obojczyka aż do palców lewej ręki, przez ramię przeszła gorąca błyskawica. Potem poczuł mrowienie. Nie mógł ruszyć ręką, jakby odpłynęła z niej cała krew. Nie zdążył otrząsnąć się z pierwszej fali bólu, a pojawiła się druga. Chłopak wyrwał drugi nóż. Ale bolało mniej, może znieczulenie podano było lepiej, a może już więcej bólu zarejestrować po prostu nie mógł. Leszek cały czas coś szeptał. Były wojskowy nie rozpoznawał słów. Przed oczami wirowały mu czarne plamy. Obie ręce miał bezwładne. Chłopak dźwignął go i ściągnął ze stołu. — On cię zabije! — szepnął. — Musisz uciekać. Ale stąd jedno wyjście. Ja pójdę pierwszy. Może się uda. — Musisz iść! Bluszcz poczuł, że może ruszać już palcami w lewej dłoni, ale ta ciągle była bezwładna. Ból jednak był coraz mniejszy opuścił nogi na podłogę. Piekły, nacięte policzki, obojczyki i rana wzdłuż mostka pulsowały, ale nie myślał o tym. Wstał i nawet się nie zachwiał. Na nogach nadal miał buty. On tu idzie, ostrzegł Leszek, ale ty będziesz żył. Ona tak chciała, to ja tak chcę. Będziesz żył. Chłopak wydawał się podekscytowany i agresywny. Na policzkach pokazały mu się czerwone plamy. Oczy skakały od bluszcza do drzwi. W rękach trzymał zakrwawiony długi nóż, który jeszcze przed chwilą tkwił w ramieniu byłego wojskowego. Wskoczył na stół i wyrwał umieszczoną na suficie kamerę. Rzucił ją na białe kafelki i ta roztrzaskała się na kawałki. Bluszcz chciał obalić stół, ale ten był na stałe przytwierdzony do podłogi. Wiedział, że Jacek Dabas mógł wejść tylko przez drzwi, przy których stał Leszek. Chłopak czekał na niego z nożem. Chciał zabić, tylko czy był w stanie to zrobić? Drzwi otwarły się gwałtownie. Uderzyły chłopaka w rękę. Jacek Dabas był ubrany w foliowy strój ochronny. Na rękach miał czarne, sięgające łokci rękawice. Wycelował przed siebie pistolet na strzałki ze środkiem usypiającym. Dojrzał bluszcza i strzelił. Były wojskowy chciał kucnąć i schować się za stołem, ale jego reakcje były spowolnione. Strzałka z pistoletu trafiła go w brzuch. Zdążył jeszcze zrobić dwa kroki w stronę Dabasa, a potem upadł na kolana. Nie czuł bólu. Zobaczył jednak, że leszek wyskoczył za drzwi i wbił nóż w klatkę piersiową weterynarza. Polała się krew. Chlusnęła na podłogę, a ojciec i syn zwarli się w walce. Upadli. Bluszcz chciał wstać i pomóc, ale szybko stracił przytomność. Lech bluszcz obudził się z bólem głowy. Wisiał nad nim biały sufit, ale nie przebywał na sali operacyjnej w piwnicy. Leżał na tapczanie. Pokój był mały, z pasiastą tapetą na ścianach. Przez zasłonięte żaluzjami okno przyciskały się szpilki słońca, w których wirował kurz. Uniósł dłoń i zbliżył do oczu. Na ręku znowu miał zegarek, skoncentrował wzrok na tarczy. Była dziewiąta. Wojskowy oblizał usta, obok łóżka na szafce stała szklanka z wodą. Usiadł i ze zdziwieniem stwierdził, że ktoś ubrał go w spodnie i koszulę. Na obojczykach i mostku skóra bolała. Czuł też, że miał coś na policzkach. Dotknął twarzy. Ktoś przykleił do niej kwadratowe plastry, rozpiął guzik koszuli i wyczuł szwy na obojczykach. Chciał krzyknąć i zawołać Leszka Dabasa. Ale z ust wydobył się tylko ochrypły szept. Wstał ostrożnie, przytrzymując się ściany. Pokój był mały i wyglądał tak, jakby zatrzymał się w nim czas. Tapety musiały mieć co najmniej trzydzieści lat. Meble też. Wyszedł na korytarz. Przed sobą widział schody prowadzące w dół: do piwnicy, do sal zabiegowych. Leszek! zawołał ponownie, tym razem głośniej. Otworzył drzwi po prawej i zobaczył gabinet weterynarza. Był pusty, światło zgaszone. Wrócił na korytarz. Pomyślał, żeby pójść na piętro, ale zamiast tego wrócił na schody prowadzące do piwnicy. Zapalił światło i zszedł ostrożnie po wyślizganych stopniach. Zmarszczył nos. W korytarzu pachniało czymś ostrym i oczy zaczęły mu zabić. Zobaczył przed sobą cztery pary zamkniętych drzwi. Otworzył pierwsze to była sala operacyjna, podobna do tej, w której kaleczył go leszek. Sprzęt wydawał się jednak nowocześniejszy, a stół operacyjny wykonano z tworzywa sztucznego i wyposażono w dotykowy panel kontrolny. Szafki również były z plastiku, a nie z blachy i szkła. Zrozumiał, że tego gabinetu Jacek dabas używał na co dzień. W kolejnym pomieszczeniu znajdował się magazyn. Na drewnianych regałach wzdłuż ścian stały kartony. Nic wartego uwagi. Bluszcz przeszedł do kolejnego pokoju. Gdy otworzył drzwi, cofnął się gwałtownie. Zaczął kaszleć. Buchnął stamtąd żrący zapach, od którego zapiekło go w nosie i gardle. Przez zauzawione oczy dostrzegł niebieskie kafelki, umywalkę, kabinę prysznicową i dużą, co najmniej pięćset-litrową, plastikową wannę. Płyn wewnątrz miał różowy kolor. Bluszcz wiedział, kto tam leżał. Wyszedł i zamknął za sobą drzwi. W czwartym pomieszczeniu znajdowała się sala, w której niemal stracił życie. Rozejrzał się zdziwiony. Nigdzie nie było już taśmy ani folii. Wszystko wysprzątano. Trudno było uwierzyć, że to, co się tam działo przed kilkoma godzinami, nie było snem. Świadczyły o tym tylko nacięcia na jego klatce piersiowej i twarzy. Nie zauważył śladów krwi a nawet stolika z nożami, który przyciągnął leszek. W pomieszczeniu panował porządek, w metalowych szafkach tkwiły kartonowe pudła, pod ścianami przyrządy, lampy skierowane były na dół. Bluszcz zorientował się, że ta sala była o wiele mniejsza od pierwszej i musiała służyć jedynie jako sala śmierci, najpierw dla zwierząt, a potem dla ludzi. Były wojskowy wyszedł z piwnicy i na piętrze znalazł pokój leszka. Chłopak siedział na fotelu z zamkniętymi oczami. Miał rany od poparzeń na rękach i kilka czerwonych kropek na twarzy. Bluszcz zgadywał, że to długu. — Leszek? Leszek, słyszysz mnie? Chłopak nie reagował. Wydawał się być w transie. Poruszał ustami, a gałki oczne pod drżącymi powiekami obracały się. Bluszcz podszedł bliżej i zauważył, że Leszek trzyma na kolanach nóż. Wojskowy zatrzymał się i poczuł, jak dreszcz przechodzi mu przez całe ciało. To było wspomnienie bólu, jaki zadał mu ten chłopak za pomocą właśnie długiego na ponad dwadzieścia centymetrów ostrza. Cofnął się powoli do wyjścia. Wiedział, że nie będzie w stanie pomóc Leszkowi, mógłby mu jedynie zaszkodzić. Zszedł na parter, oglądając się co chwilę za siebie. Na wieszaku w poczekalni nadal znajdowała się jego kurtka. Założył ją i wyszedł przed dom. Zanim zamknął za sobą furtkę, podbiegł do niego mężczyzna z buldogiem. — Czynny jest? — zapytał. — Bo furtka była zamknięta, a pan teraz wychodzi. Doktor przyjmuje? Bo mam tu problem z łapą, chyba zwichnął albo złamał. Mężczyzna uczynił ruch, jakby chciał się ślizgnąć na podwórku obok bluszcza. Ten jednak wyciągnął rękę i zamknął furtkę. Niech pan poszuka innego weterynarza, powiedział. Ten nie będzie już przyjmował. Jak to nie przyjmuje? Dlaczego pan zamyka mi przed nosem? Facet zaczął się złościć, ale bluszcz poszedł chodnikiem w stronę zaparkowanego Opla, którego pożyczył do wczorajszego wieczora. Wyjął z kieszeni telefon komórkowy. Było na nim dziesięć nieodebranych połączeń, wszystkie od sąsiada kochającego swojego czerwonego Opla, jak dziecko. Epilog Koria siedziała na podłodze i wpatrywała się w małą gumową piłkę, którą turlała do niej Madzia Kerska. Szczeniak rzucał się na zabawkę, warcząc śmiesznie, łapał ją w zęby i przewracał się, robiąc fikołka, na co dziewczynka reagowała salwą śmiechu. – Mama powiedziała, że mam cię odprowadzić o piątej, a jest już dziesięć po piątej – powiedział bluszcz. Dziewczynka nic nie odpowiedziała, tylko złożyła ręce jak do modlitwy i przekrzywiła głowę z proszącą miną. Niech pan pozwoli jej się pobawić, powiedziała Jolanta Egert, wchodząc do pokoju. Szczeniakiem trzeba się cieszyć, póki można. Ja też mogę go zabrać za godzinę. To dobrze, że już poznał te kąty. Koria jest odważna. Zresztą owczarki niemieckie zawsze są odważne i uparte. I co, sprawdziła pani? Wszystko dobre? Zapytał bluszcz. Miska, miejsce do spania i karma, smycz, szelki. Wszystko jak trzeba, odparła kobieta. Czuję, że piesek będzie miał z panem dobrze. Już za trzy tygodnie wielki dzień, Madzia. Zwróciła się do dziewczynki. Twój wujek będzie miał pieska. Chyba będziesz częściej przychodzić, bo taki psiaczek to czysta słodycz. Bluszcz kucnął i podrapał szczeniaka po grzbiecie. Tylko wie pan, że panu tutaj... Trochę pogryzie, szczególnie ten tapczan, ostrzegła Egert. I będzie się tam ładować, żeby spać. Niech pan nie będzie taki pewien, że będzie spać tam, gdzie pan jej każe spać. Będzie spać z panem. Będzie się ładować na poduszkę i ciągle lizać po twarzy. O, jakoś to przeżyje. Bluszcz uśmiechnął się. A te pana rany na policzkach? One już zagojone? Bo ciągle widzę rumień. Tak, i jeszcze trochę chyba potrzebują. Człowiek stary... To wolniej się goi. Nie mogą się dobrze zabliźnić, ale za trzy tygodnie będzie dobrze. Nie mogę się nadziwić, że te rzeczy robił weterynarz i że ten jego syn, biedny chłopak, z takim ojcem żył. Szepnęła Jolanta Egert, tak, żeby Madzie nie słyszała. On podobno poszedł do jakiegoś zakładu zamkniętego, ale kiedy ojca złapią, pan ma z nim kontakt? Przejdźmy może do mojego pokoju. Tam o tym porozmawiamy, powiedział Bluszcz. Madzia zwrócił się do dziewczynki. Za piętnaście minut wychodzimy, bo twoja mama mnie strasznie skrzyczy. Dziewczynka pokiwała głową i wybuchnęła śmiechem, bo koria rzuciła się, żeby ją ugryźć w kolano, ale nogi rozjechały jej się na płytkach podłogi i przewróciła się. Bluszcz poszedł zegerdową do pokoju i usiedli na tapczanie. Ojca nie znaleźli, bo uciekł, wytłumaczył. Chciał mnie zabić, ale Leszek mu się postawił, uratował mnie. To chory chłopak, wiele przeszedł i trzeba mu pomóc. Ma dziadków, ale nie chcą go wziąć na wychowanie. Musi się leczyć. Lekarze wiedzą, co mu jest? Niby mówią, że wiedzą, ale nie wiedzą. On był już chory przed śmiercią matki, ale potem wszystko się pogorszyło. Pewnie też z powodu ojca, który sączył mu do uszu jad. Ten chłopak nie miał nikogo oprócz ojca. Ale czemu zabijał psy? Ojciec chciał zabijać, albo chciał widzieć zabijanie. Wymyślił pewnie sobie, że jak ich złapią, a zawsze przecież łapią, to będzie mógł na niego wszystko zwalić. A może o to chodziło? Może myślał, że mordowanie w jakiś sposób uzdrowi chłopca? A może chciał zrobić z niego kogoś, z kogo mógłby być dumny? Jak nie mógł zostać weterynarzem, to może chociaż będzie mordercą. Trudno się domyśleć, co tam się działo tego człowieka w głowie, ale to on pchnął chłopaka w tamtą stronę. Leszek był jak narzędzie. Polubił psa, którego zabił. Chciał go pochować i w pewien sposób ocalić. I ja go zauważyłem wtedy w lesie. Dziwne są te ludzkie losy. Mam nadzieję, że jakoś wszystko się dla tego chłopaka ułoży. Też mam taką nadzieję. Odwiedzam go w szpitalu. Uważam mnie za kogoś bliskiego. Leszek myśli, że jestem przyjacielem jego matki. Dziwne, ale tak jest. A ja nie zamierzam tego zmieniać. A on mi uratował życie. Jestem mu naprawdę wdzięczny. Dziękuję za wysłuchanie opowiadania Bestia. Proszę o lajka, komentarz i subskrypcję. Pozdrawiam Bruno Siak.